Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Od Zera do Bodybuildera, a dzisiaj postać chyba na tyle rozpoznawalna i znana, że przedstawiać jej nie muszę, ale z przyjemnością to zrobię. Karol Stublik. Cześć Karol, co tam? Witam Cię Dawidzie serdecznie, dziękuję, że mogę wziąć udział w Twoim show i porozmawiać trochę o tym, co było, co będzie, co jest. No, bardzo, bardzo mnie to ekscytuje i powiem Wam, że ostatnimi czasy złapałem trochę taką zajawkę i podejrzewam, że ta rozmowa da mi takiego wiatru w skrzydła. No, także co, zaczynamy, nie? Ja myślę, że ta rozmowa da mnie przede wszystkim wiatru w skrzydła, bo chciałem ją przeprowadzić od bardzo, bardzo dawna. Jakoś tak to się zawsze układało, że coś wypadało, najpierw ten sezon startowy, później ciężko się było spiknąć i tak dalej, więc cieszę się, że to wypadło na taki moment, w którym ty sam powracasz do, że tak powiem, gry. Ja mam takie w ogóle pytanie, bo ja nie wiem, czy... Chyba nie, ale tak mi się wydaje, ty byłeś chyba jednym z takich pierwszych prawilnych prosów, nie? Jeżeli chodzi o Polskę, czy coś pokrzaniłem? Znaczy, wiesz co, tą prawilność wielu weryfikuje na różny sposób, no, ale tak, faktycznie było tak. Pierwszym takim polskim prozawodnikiem był Mirosław Daszkiewicz, świętej pamięci. Tak, tak, znaczy ja mówię obecnej ery, nie? Bo to wiadomo, że poprzednio mieliśmy zawodników naprawdę wybitnych, tak. Zresztą sam Robert Piotrkowicz to jest, chodzi mi o tych bardziej świeżych zawodników, wiesz. Jeszcze przed rozłamem u ciebie, więc... Tak, więc trochę jestem z tego dumny, że udało mi się jeszcze tą kartę zdobyć wtedy, kiedy te federacje były połączone i no tak, to było przed rozłamem i byłem chyba trzeci w historii, tak nie licząc Mirka, bo Robert Piotrkowicz, Marek Olejniczak i jako trzeci. No tak, to był rok 2016, ten czas, kiedy wszystko się zmieniło w moim życiu. Bardzo dużo się zmieniło, no ale czy wyszło to na lepsze? Na pewno, jak mogę już to rozwinąć, troszeczkę taką myśl, no trochę tęsknię za tymi czasami startów, nie ukrywam, bo to było naprawdę moja pasja, to było coś, czym żyłem, no ale ta karta pro poniekąd na tamten czas zamknęła mi taką możliwość dalszego jakby tam się rozwijania, bo poczułem, no, to był taki dosyć trudny dla mnie moment, bo tak mi się wydawało wtedy, że te wrota kulturystyki się dla mnie zamknęły, no bo jednak nie ukrywajmy, żeby startować w pro, no to byłby kosmiczny przeskok i ciężko mi to było wszystko w życiu pogodzić, bo wtedy się zaczęło też wiele innych rzeczy działać w moim życiu, zacząłem się też rozwijać na innych płaszczyznach i tutaj, kurde, no, to był trudny czas, nie ukrywam. Właśnie, bo mówiłeś o tym, że miałeś takie poczucie, że te wrota jakby do dalszego rozwoju się zamknęły i to jest to, o czym nieraz właśnie rozmawiam, to jest z różnymi zawodnikami, że tak naprawdę bardzo wiele osób goni tą tak strasznie łapczywie tą kartę pro, nie mając świadomości tego, że tak naprawdę to jest całkowicie nowy świat i wejście w ogóle w coś, na co większość z tych chłopaków nie jest przygotowanych. Ktoś kiedyś powiedział fajne zdanie, nie mam pojęcia, już nie pamiętam teraz kto, żeby nie gonić karty, ale sylwetkę pro, nie? I to jest chyba dużo lepsza droga, żeby faktycznie, jak już ktoś jest takim rasowym prosem, że patrzysz na niego i myślisz sobie, kurde, no zawodowiec, nie? To dopiero gdzieś tą kartę zdobywa, bo tak jak mówisz, no wiesz, jak ktoś zdobywa kartę, ja nie mówię o tobie, bo to akurat ty prezentowałeś bardzo wysoki poziom zdobywając kartę, więc tutaj jakby myślę, że ta droga była bardziej chyba tak psychologicznie, jeżeli można tak powiedzieć, zamknięta, bo wiadomo, że trzeba byłoby dużo przycisnąć, tak jak mówisz, dużo poświęcić, ale jak są chłopaki, co mają, nie wiem, 20-30 kg niedowagi, no to nie jest rok off-seasonu, nie? Także... No to wiesz, tak już powiedziałeś, no, najfajniejsze w tym wszystkim to było gonienie tego króliczka. Jak zresztą z każdym celem się przekonałem niejednokrotnie w życiu, że właśnie ta cała droga, jak do czegoś próbujemy dojść, jest to taka najbardziej atrakcyjna, pociągająca i daje nam najwięcej frajdy. No i ten moment właśnie, kiedy tą kartę zdobyłem, on był fajny, on był naprawdę ściągnie z nóg, nie ukrywam. Nie spodziewałem się tego w ogóle, bo ja jakby nigdy w mentalu nie miałem, może teraz wielu zaskoczę, ale ja nigdy w mentalu nie miałem takiego podejścia zwycięzcy.
Nie? Dla mnie najważniejsze było to, żebym ja się poprawiał, żebym zrobił, nie wiem, przekroczył granicę i zrobił trochę lepszą formę. Naprawdę dla mnie największą satysfakcją było to, że z roku na rok jestem trochę lepszy dla siebie, patrząc w lustro, ale jakby nigdy miejsca na zawodach to nie było coś, co jakby kierowało moimi treningami, takimi staraniami się i tak dalej, tylko zawsze starałem się być trochę lepszy sam ze sobą. No a ta karta pro, ten werdykt, no z jednej strony wielkie szczęście, bo no naprawdę rozpłakałem się wtedy jak małe dziecko, ale z drugiej strony no takie poczucie trochę żalu, ja nie ukrywam, ja dzwoniłem do kilku nawet zawodników znajomych po tym starcie i ja naprawdę walczyłem z taką depresją, muszę przyznać szczerze, że no miałem taką depresję. Ja wiem, co to znaczy depresja w życiu, bo moje życie to są górki, takie górki, upadki małe, ale cały czas jest taki roller coaster, nie ma, nic nie jest stabilne. I dzwoniłem i doradzałem się, mówię, słuchaj, powiedz mi, co mam teraz zrobić, nie? Bo ja po prostu, wiesz, no... Przedtem fajne było to, że przyjeżdżałem na zawody jako osoba poniekąd anonimowa. Nikt mnie nie oceniał, a teraz wiedziałem, że ja będę na świeczniku i każdy będzie wytykał jakikolwiek najmniejszy błąd. Ja tego nie chciałem, bo wiedziałem, że to no, ta moja zabawa, ta pasja no, trochę na tym ucierpi i tak też się poniekąd stało. Troszeczkę zluzowałem, no i przez kilka lat no tak troszeczkę to inaczej wyglądało, jakieś tam, nie wiem, może zdarzyło się śledzić jakieś tam moje poczynanie, no to troszeczkę odszedłem od kulturystyki, ale jest światełko w tunelu, ten gołąbek pokoju do mnie doleciał z tą gałązką i mówi, Karol, weź się kurwa ogarnij, bo trzeba coś ze sobą zrobić. I też zmotywowany właśnie waszymi działaniami na scenie, wiesz, ostatnie zawody, no gdzieś tak mnie nakręciły. Ja tak się zarzekałem, że absolutnie żadnej sceny, że absolutnie już mam dość kulturystyki, bo z jednej strony jestem na nią trochę obrażony, no bo idzie ona w takim kierunku. Ja, kurczę, jeszcze jak startowałem, to miałem takie nastawienie 100% kulturystyka i nic poza tym. Jak zaznałem trochę takiego życia, wiesz, normalnego, gdzie można spróbować, wiesz, jakichś innych takich fajnych rzeczy, no to zauważyłem, że kurde, no ta kulturystyka tego życia mi odbiera sporo i jakby relacje międzyludzkie mocno cierpią, no bo jednak nie jesteśmy takimi trochę egoistami. Bliscy na tym naprawdę dostają i też to, że nie startując możemy sobie, kurczę, naprawdę korzystać z życia, nie? I zjeść sobie kiedy tam mamy ochotę i nie wiem, zrobić takie rzeczy, wiesz, które będąc takim 100% zawodnikiem, no ciężko byłoby wykonalne, nie? Kurde, no i tak to właśnie wyglądało. No, troszeczkę zgubiłem wątek, bo wiesz, ja tak, taki mały. Ja tak tutaj siedzę i się podśmiechuję trochę jak debil, bo mówisz o tym, że i depresja i to wszystko spowodowane właśnie taką narastającą trochę presją, nie? Bo jest tak chyba, nie? Że ta presja zawsze gdzieś tam rośnie i mówisz o tym, że nigdy nie miałeś takiego mentalu zwycięzcy. Ja sobie tak myślę, że kurde, ja mam dokładnie tak samo, nie? Niezależnie od tego, czy z roku na rok wnoszę 5, 10, 15 kilo więcej na scenę, czy nie wiem, mam coraz lepszą formę i tak dalej, zawsze jak stoję już na tym backstage'u, to mi się wydaje, że to w ogóle nie pasuje, nie? To już to chłopy takie wielkie jakieś, wszystko to pocięte, nabite, ja stoję jak taki wypierd i się zastanawiam, co ja tu robię, nie? I to jest no, mega prawdziwe i też kwestia taka, wiesz, mówisz, że wracasz do kulturystyki i wiesz co, fajne jest chyba to, że ja wiem, że to jest ciężkie, to najłatwiej jest powiedzieć, ale mówisz, że jesteś trochę obrażony na kulturystykę i na to, w jakim kierunku idzie, ale fajne jest właśnie to, że możesz startować na własnych warunkach, nie? W sensie, wiesz, no nie na zasadzie w głowie, że lecę po tytuł Mister Olimpia, tylko po prostu, wiesz, robię robotę na takich warunkach, jakich chcę, wyglądam jak chcę, prezentuję sylwetkę zawodnika takiego, jaki moim zdaniem zawodnik powinien być, I bez ciśnienia, wiesz, już chyba jesteś na takim poziomie w swoim życiu, że to ciśnienie sobie, wiesz, możesz albo przypompować, albo trochę spuścić, jeżeli masz taką ochotę i to jest też duży plus, a wracając do tego właśnie korzystania z życia i tak dalej, to paradoksem zabierania wszystkiego z życia kulturystom jest to, że zazwyczaj wszystko, co zawdzięczamy, mając w życiu, jest po części przez kulturystykę, nie? Więc to jest takie, no tak, na zasadzie, tak. Kurczę, z jednej strony ci to odbiera możliwości, a z drugiej, gdyby nie ta kulturystyka, to kto wie, jakby się to życie potoczyło, nie? Więc to jest taki trochę paradoks kulturysty.
To masz dokładnie absolutną rację. Kurde, coś ciekawego chciałem powiedzieć, ale mi to usnęło. Na pewno pomóż. Mówiłeś o tym, na pewno mówiłeś o tym, że wracasz i to jest dla nas chyba najważniejsze. Właśnie. To do tego powrotu, to powracamy na razie do formy, okej? Okay? Umówmy się, bo już widzę, że tutaj karty punktowe będą już wystawiane przez widzów. Jak pójdzie, kto wygra, kto lepszy i tak dalej. Na razie moim Olimpią jest moje lustro w domu i tutaj chcę wrócić do tego, żeby tą formę zrobić lepszą niż miałem wtedy, kiedy już startowałem tymi ostatnimi latami. I to jest na razie mój cel. Czy wrócę na scenę? Ja sobie z wielu rzeczy zdaję sprawę. Zdaję sobie sprawę swoich niedoskonałości, a te niedoskonałości są takie dosyć, kurde, mocno utrudniające życie kulturysty, takiego zawodnika, elementy, jak budowa, jak kościec, no, który jest naprawdę kiepski, jest naprawdę bardzo kiepski. Ja byłem takim dobrym oszustem, startując w zawodach i umiałem maskować te wszystkie moje niedoskonałości, ale kurde, gdybym tak nie do końca umiał to zrobić, no to wielu zawodników skopałoby mi tyłek, nie? Dlatego zobaczymy. Na razie muszę się troszeczkę rozbudować, tak żeby to ciało, wiadomo, no było większe, nie ukrywajmy. Później to dotniemy na wiosnę, no i zobaczę, co z tego będzie. Też jest bardzo istotne to, żeby w życiu się poukładało tak, żebym miał ogólnie te rzeczy, którymi się też zajmuję, bo nie tylko kulturystyka i bycie trenerem, to są moje działania, mam też jakby więcej rzeczy na głowie. Jak to wszystko się poukłada i pozwoli mi na to, żebym mógł po prostu nie myśleć o tych rzeczach, zatroszczą się te sprawy samą siebie, to myślę, że może wrócę na jakiś czas do takiego bycia pełnoetatowym kulturystą, ale no póki co jest to kurde trudne trochę, no. Może powiedzieć, że trochę ten system takiego poukładania i rutyny przyrdzawiał, nie? To jest kwestia chyba tego, ale na szczęście wiesz, z tego co ja wiem, to ty kurczę za czasów swojej kulturystycznej świetności to byłeś niemalże mnichem. Więc jakby tutaj, jeżeli chodzi o kwestię poukładania i można powiedzieć higieny pracy, jeżeli chodzi o kwestię bycia kulturystą, to ciebie uczyć nie trzeba, tylko tak jak mówisz, nie? Pewne rzeczy, żeby się w taki sposób ułożyły, żeby wszystko miało ręce i nogi, bo też kwestia jest taka, z czego bardzo mało osób sobie zdaje sprawę, że jeżeli ktoś chce się za to zabierać na 100%, no to jednak głowa musi być poukładana, nie? Bo jak jest to w bajzel, to ciężko. Wiesz, wtedy jeszcze no, nie było, kurczę, takich obowiązków, jakie w dawniejszych czasach, wtedy, o którym mówimy, kiedy byłem mnichem i tak dalej, w tamtym czasie no, miałem takie podstawowe rzeczy jak praca etatowa i treningi i nic poza tym. Teraz prowadzę własną działalność. Ja wiem, może to wygląda troszeczkę jak szukanie wymówek, ale sprawa jest troszkę mocniej utrudniona. Kurde, no co do tego takiej rutyny i tak dalej, tu faktycznie jak wpadniemy w tą rutynę, ja cały czas gdzieś tam staram się i tak dalej. Wychodzi to, no to na razie jesteśmy w pierwszym tygodniu tego eksperymentu i myślę, że Myślę, że mi się uda. Tam wcześniej wspominałeś o takiej rzeczy, że kulturystyka nam wiele rzeczy odbiera, ale też nam wiele rzeczy daje. W momencie, jak tak rozwijając tą myśl, w momencie, kiedy startowałem i byłem tym ascetą i naprawdę z wielu rzeczy, których moi koledzy korzystali dosyć mocno, typu wakacje jakieś, no różne takie rzeczy, które są dla normalnych ludzi, ja miałem, ty pewnie przeżywasz to samo, bo też tak troszkę twoją postawę kulturysty obserwuję i zresztą ona mi się bardzo podoba, tak nawiązując, muszę cię naprawdę bardzo pochwalić, bo miałem okazję obserwować się na scenie PCA w zawodach i naprawdę zrobiłeś na mnie takie wrażenie, nie schodząc oczywiście, ty wychodziłeś do każdego porównania, byłeś uśmiechnięty, cieszyłeś się tym całym byciem na scenie. Widać było, że po prostu to jest ten twój czas i nie robisz tego za karę, nie? Także też bym chciał, żeby, no życzyłbym sobie, żeby większość zawodników miało właśnie takie podejście, bo to było coś, to było takie podejście,
które myślę, że widzów kulturystyki mogłyby przyciągać na zawody, nie? Nawet nie tylko takich widzów jak nasze rodziny, czy jak, wiesz, coś nasi znajomi, tylko po prostu takich ludzi z ulicy, nie? Bo wychodzi gość uśmiechnięty, z fajną aparycją, fajnie dopracowany, robi fajny układ i to jest takie wdzięczne do oglądania, nie? Dlatego życzyłem sobie więcej takich ludzi jak ty na scenie. Dawidzie, bardzo ja naprawdę i tak samo dla widzów bardzo chciałbym przeprosić. Ja mogę mieć takie czasami momenty, siedzę cały spocony, bo mam jeszcze gorączkę. Możecie mieć wrażenie, że gdzieś tam gubię wątek, może tak być, dlatego was bardzo przepraszam, ale to wynika bardziej z tego, że no, czuję się taki jeszcze lekko chory, nie? Także bardzo was przepraszam. No, jak ktoś nie wie, to w momencie, w którym my to nagrywamy, no to Karol jest generalnie chory i tam mocno nawet wczoraj udostępniał na Instagramie, że samopoczucie jest kiepskie, tym bardziej mu dziękuję, że się tutaj pojawił i jest z nami. A wracając do tego, co właśnie mówiłeś, to generalnie, wiesz co, odnośnie twojej osoby i tego, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie i tak dalej, to ja myślę, że jak są takie osoby, które szczerze ci kibicują, w sensie, wiesz, nie nawet jeżeli chodzi o kwestię bycia wzorcem kulturysty czy jakiegoś takiego odnośnika zdrowego stylu życia i tak dalej, tylko po prostu twojej osoby, bo jesteś ciekawą postacią, bo jesteś osobą, którą można po prostu lubić, śledzić i tak dalej, to nie powinno to mieć znaczenia, czy ty w tym wytrwasz, czy nie wytrwasz, czy ci się znudzi, czy ci się nie znudzi, czy wyjdziesz na scenę, zajmiesz piąte, siódme, czy pierwsze miejsce na pięciu zawodach z rzędu i tak dalej, bo kwestia jest taka, że, czy nie wiem, ja coraz częściej staram sobie chyba sam wmawiać, że mnie nie interesuje, co mówią ludzie, wiesz, bo to zawsze tak jest, że jak ci dobrze pójdzie, to ci obgadają, że no, dobrze ci poszło, bo tam pewnie znajomości masz, tam, wiesz, jak ci pójdzie źle, no to wiadomo było, nie, bo to tam, to jak ci mogło pójść dobrze, nie, że coś taki, straki, owaki i generalnie zawsze jest tak, że jakby nie było, to jest dla tych, którzy chcą dobrze, dla tych, którzy nie chcą źle, więc chrzanić generalnie. Ja to tam śledzę bardziej ze względu na to, że uważam, że to jest takie fajne też napędowo chyba dla osób, które właśnie też miały może jakąś trudność z tym, żeby się zebrać i tak dalej, bo tak jak mówisz, no całkowicie odszedłeś gdzieś tam od formy takiego stricte bodybuildingowego życia i naprawdę ciężko jest, kurczę, wiesz, 180 stopni się obrócić i wszystko z dnia na dzień dosłownie zmienić, nie? Bo wiadomo, że też no, Januszem nie jesteś, żeby powolutku zmieniać śniadanie, wiesz, za dwa tygodnie tam położyć posiłek numer dwa i tak dalej, tylko no wiadomo, jak to jest, nie? Zawsze mental taki 100% albo nic, więc ja ci szczerze kibicuję i szczerze mówiąc nie interesuje mnie to, czy to wyjdzie, czy nie. Ważne, żebyś był zadowolony, nie? Sam z siebie i żebyś nie czuł, że jesteś zawiedziony, tylko jak ci się znudzi, to jolo i lecimy dalej. Kokaina i dociśnięcie pedału. Kokaina oczywiście była o samochodzie, a nie tak, o... Tak, oczywiście. Nie no, kto śledzi, to chyba wie, nie? Więc tutaj... Dobrze, Karol, słuchaj, bo wiesz co, ja mam... chciałbym trochę się cofnąć w zasadzie w twoją przeszłość, bo część ludzi pewnie w ogóle sobie nie zdaje sprawy, dlaczego nie było w ogóle słychać o tobie nic i w pewnym momencie było słychać o tobie strasznie, wiesz, to było tak, to ja mam wrażenie, że to jest tak, że ty się urodziłeś mając sam, nie wiem, 20 kilka lat i nagle się pojawiłeś po prostu z kartą pro i koniec, nie, i jesteś, więc chciałbym się dowiedzieć, co było przed tym okresem, w którym mało kto jeszcze słyszał, że w ogóle taka osobistość jak Karol Stuglik istnieje. Jak wyglądały twoje początki z kulturystyką? Kiedy zacząłeś trenować i co robiłeś przede wszystkim, zanim w ogóle się dowiedziałeś, że trenowanie w jakikolwiek sposób może zmieniać twoje ciało, może powodować, że będziesz większy, silniejszy i bardziej masywny? Wiesz co, no cała przygoda zaczynała się bardzo wcześniej, bo już w wieku 12 lat tam mój ojciec, no wiesz, to były inne czasy, to były takie czasy, w których chłopak musiał być sprawny, musiał być silny, musiał umieć się bić. No takie, wiesz, no wychowanie, jeśli chodzi o wychowanie w dzieciństwie, miałem takie dosyć twarde, na twardych warunkach, bo wiesz, ja mając lat już powiedzmy 13-14, to wiesz, bo jakby nie mogłem specjalnie liczyć na to, że rodzice będą mi dawać jakieś tam pieniążki i tak dalej. Także no, to była twarda szkoła życia i ten trening siłowy przez te takie najmłodsze lata, już, tak mówię, od 13 roku życia
regularnie gdzieś tam był, później jakieś sztuki walki, trochę kolarstwa, jakaś gimnastyka i troszkę breakdancem się zajmowałem, jak już tak mamy cofać się w przeszłość, ale jednak trening siłowy, to kształtowanie sylwetki, no to było coś, co zawsze imponuje, nie? To jest coś takiego, co było najbliższe memu sercu. Wiesz, w starych magazynach oglądało się Chrisa Cormiera i wiesz, całą tą elitę lat 90. No i to napędzało, chciało się tą sylwetkę taką mieć. Oczywiście człowiek się starał, człowiek trenował. Okraszone to było masą błędów, no bo wiesz, nic nie wiedziałem o dietetyce, nic nie wiedziałem o tym, też jak trenować, nie? To założenie było takie, że im więcej będę trenował, tym jakby lepsze efekty będę miał, nie? Skoro trenowałem ci 2 godziny i po 2 miesiącach no nie mam nawet centymetra więcej w łapie, to znaczy, że pewnie muszę trenować 4 godziny, żeby, wiesz, coś tam się w ogóle zaczęło dziać. No, myślałem, że to jest taki trochę efekt kuli śniegowej, w której tą kulę śniegową się kurwa mega ciężko toczy i po prostu muszę z siebie dać więcej, nie? Co się później wiadomo okazało kłamstwem i tak dalej. Wiesz, dietetycznie to wyglądało to tak na przykład. Na pewno tobie to też nie jest obce. Wiesz, był taki gość, który nazywał się Bogusław Linda i w telewizji słyszało się hasło reklamowe: pij mleko, będziesz wielki, a że to była telewizja, czyli jak z telewizji mówią, to tak musi być, no to wiesz, dziennie 6 litrów nawet mleka, to było takie moje podstawowe źródło białka, się chlało, do tego kakao puchatek jako węglowodany i wiesz, no i tam cały czas napierdzielałem z tymi ciężarami. No i tak gdzieś z różnymi perypetiami oczywiście i tak dalej, tak stricte poświęciłem się treningowi siłowemu gdzieś w okolicach 19 roku życia, regularnie trenowałem. Lat 20, tam 3 czy 4, no to zdecydowałem się, że kurde, no trzeba to zrobić troszkę bardziej profesjonalnie. Dowiedziałem się, że to kurde, jednak nie jest tak, że wystarczy pić mleko, jeść kanapki, tylko trzeba też się wspomóc w inny sposób, wiadomo, są suplementy. No i wtedy też właśnie był jakiś tam mój pierwszy kontakt z tymi rzeczami, które pomagają tą barierę przełamać. No i co, no kurczę, no pierwszy start, rok 2012, też określony całą masą błędów. No wiesz, no zawsze ta sylwetka była mi bliska, zawsze chciałem się rozwijać, dobrze wyglądać, szło to krew z nosa, no ale w końcu doprowadziło mnie do tego wyjścia na scenę. No to, co też było, to moglibyśmy nagrać osobny odcinek, nie? Tutaj też było tych bardzo... Było naprawdę Monty Python, jeśli widzowie wiedzą, co to jest Monty Python, no to można to dać do potęgi i to był taki kulturystyczny Monty Python, bo robiłem rzeczy absurdalne, począwszy od tego, jak wiesz, zaczynałem swoją dietę pod ten właśnie start, znalazłem gdzieś jakąś dietę zawodnika ze Stanów, ale jak zawodnik ze Stanów, to na pewno tak musi wyglądać. Tylko że później się okazało po tych 20 kilku tygodniach przygotowań takich morderczych, to był zawodnik, który ważył na scenie tam chyba 75 kg i wiesz, porcje wydzielało się licząc nawet nie tyle gramaturę, co na przykład, nie wiem, moje dzienne spożycie węglowodanów, to było tam w okolicach, miałem 3 dni, miałem dzień wysoki, który miał 250 gramów węglowodanów, dzień średni, który ma chyba 120 i niski chyba 60 i wiesz, wytyczało się na przykład tłuszcze ilością migdałów, nie? Czy na przykład do posiłku 5 migdałów, nie? Także kalorycznie to było dno, bo to nie wiem, czy to miało nawet 2000 kalorii, cały ten eksperyment w tym wysokim dniu nawet. Nie, to po prostu to jest coś, co naprawdę musiałem sobie to przypomnieć, bo już tak jakby nie, wiesz, też nawet jak ludzie mnie rozpowiadam, to się wydaje, jakbym gadał trochę o jakichś bajkach, nie? No ale tak było. No pierwszy start, później wiadomo, człowiek starał się gdzieś tam dalej poprawiać i z sezonu na sezon startowałem praktycznie do roku 2012, do roku 2016 każdy sezon to było jakieś tam między 3 a 6, 7 startów, nie? I notorycznie starałem się poprawić. No i tak się to skończyło, że
że finalnie okazało się, że wygrałem kartę pro. No. Ja mam od razu kilka pytań, bo wszystko to, co mówisz, no to się może wydawać komiczne i tak dalej dla osób, które gdzieś tam teraz zaczynają, bo wiesz, jest dostęp do internetu, jest dostęp do fachowej wiedzy, chodzisz na jakąkolwiek, znaczy teraz też jest problem w drugą stronę, bo jest też dostęp do takiej wiedzy, która totalnie ludziom miesza w głowie, ale zasadniczo wchodzisz na pierwszy lepszy filmik na YouTubie, masz gotowy plan treningowy, wiesz mniej więcej, czym jest objętość, wiesz, intensywność i generalnie znasz tej nomenklatury więcej niż nazw maszyn na siłowni, ale generalnie chodzi mi o to, czy pamiętasz może, jak wyglądały twoje pierwsze treningi? Miałeś w ogóle dostęp do takiej siłowni z prawdziwego zdarzenia, czy było to bardziej coś na zasadzie, czy przygotowana w domu? Pierwsza siłownia takiego z prawdziwego zdarzenia to było dopiero tak, wiesz, w wieku lat 23-4, dopiero będąc już w Irlandii. Tutaj na terenie Polski to były, wiadomo, jakieś warunki takie domowe, czy gdzieś siłownia piwniczna jakiegoś znajomego, to już był taki naprawdę luksus, okej, to był wypad, taki po prostu atrakcja tygodnia. Jedziemy na siłownię, kurde, a tam, wiesz, sztanga taka, wiesz, rura, na którym są ponabijane krążki takie skradzione na tym, z szyn kolejowych. Wiesz, każdy ważył po 30 kg, więc nie było takiego luksusowego dokładania, że wiesz, 20, 10, 5,5, 2,5. Tylko chciałeś, no, wiesz, nie wiem, robiłeś serię 60, jak chcesz robić kolejną z cięższym ciężarem serię, to musieli założyć 120, nie? Także to były tylko takie opcje. No nie było miękkiej gry, no nie było miękkiej gry na pewno. I dopiero będąc w Irlandii, to tam miałem dostęp do takiej siłowni, w której, wiesz, zobaczyłem te wszystkie maszyny, mówię, kurde, wow, nie? I to był luksus. No tak patrząc na to, co mamy teraz, jaki siłowni mamy teraz dostęp, no to była wieś, nie? Umówmy się, to było po prostu stodoła, nie? Były tam maszyny, które, wiesz, no dla mnie maszyna Smitha, to było takie ułatwienie, czy na przykład maszyny, na których przekładasz sobie na stosie tego bolca i zmieniasz sobie obciążenie, to jest po prostu, wiesz, no to nie były żadne jakieś takie fajne maszyny, wiesz, teraz patrząc na to naprawdę, co mamy dostępne, to jest, no, ale wiesz, dla mnie to był mega luksus i próbowałem na każdym treningu czerpać z tego, ile się da, nie? A wracając jeszcze do przeszłości, jedną taką rzeczą, która bardzo wiele mi dała, a na którą jest trochę teraz taka nagonka, wiadomo, kto tą nagonkę rozpoczął, jest to, że wiesz, ja przeglądając wszystkie magazyny, te gazety i tak dalej, trenując oczywiście naturalnie, jako młody człowiek, ja się łudziłem, że takie sylwetki da się zrobić naturalnie. I dla mnie to było motorem napędowym, bo jak ja widziałem, że ja napierdzielam, wiesz, tam 2-3 godziny, ja się nie zmieniam i muszę trenować więcej, to wiesz, to wiadomo, to było poniekąd trochę oszustwo, no bo stał wypasiony zawodnik, w ręku trzymał puszkę białka i wiesz, no każdy myślał, że on to zbudował tą formę na tym białku, a tak naprawdę, no teraz już wiem, jakie są realia tego i tak dalej i dla mnie to był taki motor napędowy, który spowodował, że pozyskałem jedną bardzo ważną rzecz, której naprawdę ludziom teraz w tych czasach brakuje. Etykę pracy. Etykę pracy, która pomogła mi właśnie, mimo tego, że nie mam absolutnie struktury do kulturystyki, nie mam szerokich kości obojczykowych, nie mam wąskiej talii, mówimy tutaj o wiesz, wąskich kolcach biodrowych, że to wszystko jest, ten kościec jest jakby dostosowany do kulturystyki. Mimo wszystko taki kościół jak ja był w stanie coś tam, wiesz, osiągnąć, nie? A teraz młodzi ludzie bardzo często, wiesz, no twierdzą, że ten koksiarz, tamten koksiarz, sram ten koksiarz, szuka się sposobów, żeby zrobić tę formę jak najmniejszą ilością, wiesz, jak najmniejszym nakładem pracy, jak największymi ułatwieniami, jeśli chodzi o dietę i tak dalej, szukanie jakichś takich tego typu sposobów. I to mi się wydaje, że to jest słabe, nie? To nie to, że kiedyś, tak jak wiesz, jak ja zaczynałem, to nie jest dla mnie żadne oszustwo, nie? Po prostu ludzie inaczej to troszeczkę rozumieli. No a teraz się robi z tego taką wielką aferę, no ale prawda jest taka, że mistrzowie tamtych czasów, no to wiesz, nawet na naszym polskim podwórku, no nie wiem, jakie ty masz ogląd na to wszystko, ale wiesz, trzeba też wziąć pod uwagę, że wtedy, w latach 90., no to jakby technologia też dopingu,
była o wiele jakby mniej rozwinięta. No nie było dostępności tego wszystkiego, ale zobacz, jak ci zawodnicy wyglądali. Zobacz, jaką mieliśmy scenę, jeśli chodzi o zawodników ciężkich. Sutkiewicz, Głuchowski, wiesz, no, Strzeliński, ta cała elita, każdy z nich był tak naładowany, wiesz, a tam nie, wiesz, czy nawet zawodnicy typu Yates i tak dalej, no, mówię już tutaj o takiej scenie, wiesz, pro, no to wiesz, oni mieli te sylwetki gęste, przepracowane, nie? To było coś, nie? A teraz to wszystko jest takie, kurcze, trochę napompowane, jak baloniki wodne, no. Czy wiesz, to jest sam fakt taki, jak mówisz, zauważ, jak teraz na przykład młodzi, o czym rozmawiają młodzi zawodnicy w tym momencie, jak wyglądały rozmowy zawodników, w ogóle jak wyglądają rozmowy zawodników, można powiedzieć, trochę starszej daty. Tam doping jest tematem całkowicie ostatecznym, w zasadzie gdzieś tam spychanym marginalnie. To jest taka rzecz, która gdzieś tam pomaga ewentualnie się regenerować, pomaga jakieś tam bariery przeskakiwać i tak dalej, ale to zawsze jest na zasadzie takiej, wiesz, masz porządny trening, dietę, żeby wesprzeć ten trening, regenerację i kwestie odnowy biologicznej, żeby wesprzeć dietę i trening, gdzieś na końcu suplementację po tym, oczywiście, żeby to miało ręce i nogi, gdzieś na końcu tam jest doping, a to już sam jesteś trenerem, więc wiesz, jak to wygląda, nie? 75% tak naprawdę osób, które gdzieś tam przychodzą, to tylko i wyłącznie myślenie jest skierowane w jednym kierunku i to jest na zasadzie taki, że podsyłanie staków jakichś takich na zasadzie, a czy myślisz, że to i to nie byłoby lepiej, a tamto i tamto nie byłoby lepiej. Mówię, no ale wyślij mi trening. Nie ma pytań właśnie, tak. Ciężej trenować, czy wiecie coś dodać. Tylko pierwsze zasadnicze pytanie i to jest też takie jedno z kryteriów, które ludzi pcha do tego, żeby zmienić trenera. Ja pójdę do tego, bo zobaczę, może jakąś lepszą bombę przepiszę, nie? Może jakieś tam lepsze ma mechanizmy. Nie ma patrzenia na siebie, że kurde, może ja powinienem ciężej trenować czy coś. Tylko, wiesz, dopatrywanie się, a może on zna jakieś lepsze rozwiązanie, nie? Może nie tren z tym, tylko tren z tamtym, wiesz. No. Wiesz, mnie w ogóle bawi generalnie kwestia protokołów. Protokół jest jeden. Wiesz, 75% kulturystów w zasadzie bije to samo, w zasadzie w wyższym poziomie to już nawet nie za bardzo jest ważne, co ważne, żeby miligram miligramem się zgadzało, a resztę się robi po prostu ciężkim zapierdzielaniem. Ostatnio z Phoenixem właśnie gadałem o tym, że jakby no, to, co odróżnia zawodnika przeciętnego od zawodnika pro, to jest po prostu etyka pracy. To jest kwestia tego, jak bardzo jesteś w stanie się mentalnie pchnąć do tego, żeby ciężko zapierdalać. I o to głównie chodzi, nie? Nikt tam się takimi pierdołami dosłownie jak towar nie przyjmuje, bo to tak jak mówisz, no marginalna kwestia, nie? Więc jakby ludzie zmienili troszeczkę podejście i byli przede wszystkim bardziej cierpliwi, bo wiesz, dla niektórych zrobienie, nie wiem, 10 kg mięsa w rok to jest słaby wynik, nie? To jest, kurde, jak to 10 kilo? Lipa. No wiesz, że niestety mamy czasy, wiesz, no. Ty masz ile lat teraz? 27. 27, no to młody nie jesteś. Ale wiesz, no na pewno pamiętasz te czasy, żeby cośkolwiek od życia wyegzekwować, to trzeba się było postarać. Nie wiem, jak sobie chciałeś kupić nowe Nike, ja przynajmniej pamiętam te czasy, chciałem, nie wiem, sobie kupić Nike, no to sorry, no nie było tak, że rodzice mi dali, tylko musiałem zapierdalać, chciałem, nie wiem, cokolwiek od życia dostać, no to trzeba było sobie to zapracować, nie? A teraz ludzie są naprawdę bardzo mocno roszczeniowi i wiesz, jest tak ogromny dostęp tego wszystkiego, że jakby no, ludzie nie znają tego, tej ciężkiej pracy, takie powiedzenie, jak bez pracy nie ma kołaczy, no, to się tyczy każdego elementu, tak samo i w kulturystyce też, nie? Trzeba zapierdalać, trzeba się skupić na tym, wiesz, młodzi ludzie teraz, ja ostatnio nawet miałem taką konfrontację, już której nie wytrzymałem z pewnym panem Mariuszem C., którym musiałem napisać, żeby, wiesz, no nie demonizował tak dopingu, bo kurczę, no te osoby, które tak sobie lekko, frywolnie mówią o tym, że to jest taka droga na skróty i to jest takie wszystko proste, no jest to proste w oczach tych kurde, którzy, no, kurde, no, to jest ciężki temat, to jest ciężki Jeszcze temat. Jeszcze mnie tak wtrącić do ciebie, że to są osoby, które deklarują bycie naturalnym w 100%, a wypowiadają się na temat dopingu. Na jakiej podstawie? Mają doświadczenie w tym temacie, skoro są naturalami?
Ja usłyszałem taki argument właśnie w tej rozmowie, że to co, trzeba brać narkotyki, żeby wiedzieć, że są złe? Wiesz, no ja zaargumentowałem to w ten sposób, że zostałem zapytany, jakie są pozytywy stosowania dopingu, nie? Już wiesz, jak, skoro nie wiem, jakie są negatywy, to jakie są pozytywy. No to wiesz, no prawda jest taka, że no to po co ludzie zdobywają szczyty, rozumiesz? Po co łażą po tych górach, zdobywają jakieś Meru K2, wiesz co chodzi, Mount Everest. Ludzie chcą po prostu więcej, przełamywać bariery, iść dalej. My nie mówimy o stosowaniu dopingu przez osoby, które mają, nie wiem, lat 15 i 35 cm w łapie i chcą sobie zrobić 38 cm w łapie, bo tego też nie popieram, ale no, nagonka na zawodników, na takich osoby, na osoby, które naprawdę sporo muszą się, kurde, wiesz, utyrać, no bo taki natura nie zdaje sobie sprawy, że no, trochę trzeba więcej tej roboty zrobić, będąc na cyklu. To nie jest tak, że będziesz sobie trenował tak, jak trenować, jak byłeś naturalem. Oczywiście ta pierwsza faza, ten pierwszy kontakt z jakimiś tam sterydami przez osobę naturalną, no wiadomo, przez ten pierwszy rok jest wow, no ale też będąc naturalem, nie trenując nigdy i zaczynając treningi, to ten pierwszy rok, nawet trenując naturalnie, no też daje nam szybki efekt, tylko później zaczyna się ta stagnacja, nie? No, ale taka osoba trenująca naturalnie, no nigdy nie sięgnie takiego przeciążenia organizmu, jak taka osoba, która już, wiesz, no przepracowała, jak doszło do jakiegoś tam punktu i próbuje przełamać ten punkt, no to jest naprawdę ciężka choroba, nie? To nasz układ nerwowy, no naprawdę mocno dostaje w kość, nie? Bo musimy zrobić, no, oczywiście nasz organizm nam pozwala, żebyśmy to zrobili, no bo jakby zdolności organizmu, żeby się zregenerować, są trochę lepsze, no ale no, trzeba to zrobić, nie? To jest naprawdę bardzo, bardzo trudna rzecz, nie? No, sam fakt jest właśnie taki, jak powiedziałeś. No, na pewno tego typu rzeczy nie powinny być wykorzystane do tego, żeby osiągać swój potencjał genetyczny, tylko przeskakiwać swój potencjał genetyczny. Jeżeli ktoś chce robić więcej, no to musi się poświęcić temu bardziej. No i tak to wygląda niestety w każdym sporcie, bo też często się o tym zapomina, bo ludzie bardzo lubią wytykać palcami to, co jest widoczne na pierwszym planie, a niestety no, wszyscy wiemy, jak wygląda kwestia sportu profesjonalnego, wiesz, czasem jest tak, że PKB całego kraju jest zależne od wyniku danej grupy, czy tam zespołu sportowego, więc nie oszukujmy się, że pewne rzeczy są naciągane w taki, a nie inny sposób, żeby po prostu ludzie mieli też show większe, żeby te cyferki cały czas były windowane do góry i tak dalej, no bo wiesz, nikogo by nie interesowało, jakby w tam biegu na 100 metrów rekord świata był ustanowiony w roku 1800 którymś i do tej pory nie pobity, no bo wiesz, no, każdy jedzie, ogląda, bo ma nadzieję, że będzie, wiesz, świadkiem tworzenia historii, więc jakby to ludzi nakręca, nie? Więc czy w ogóle ja mam takie podejście, że każdy powinien móc i robić to, na co ma ochotę. Oczywiście, wiesz, nie jestem tutaj, żeby podżegać w jedną czy w drugą stronę, bo uważam, że każdy, kto jest dorosły, powinien móc zdecydować o sobie, o ile oczywiście jest w stanie swoje pasje i zajawki pokryć z własnych pieniążków, a nie na zasadzie takiej, że jest 25-letnim pasożytem, który ciągnie do rodziców, żeby mieć na bombę, nie? Bo to jest... Takich rzeczy nie robimy. Ale to się zdarza. No niestety. Niestety. Powiedz mi, mówisz, że swój pierwszy start, jeżeli dobrze notowałem, mieć w roku 2012, czyli można powiedzieć, że 4 lata zajęło ci sięgnięcie po kartę. No tak. Jak dużo, no nie miałeś jakby z tyłu głowy tego, jak wcześniej powiedziałeś, tego takiego zamysłu, żeby tą kartę rzeczywiście zrobić, czyli to nie było jeżdżenie na siłę po wszystkich krajach, w których akurat może będzie mniej zawodników, nie, żeby tą kartę zdobyć, tylko wyszło to tak, można powiedzieć, bardzo naturalnie, tak płynnie z tego samego faktu, bo startowałeś, jak powiedziałeś, z roku na rok, w zasadzie każdy sezon. Tak. Jakbyś miał cofnąć się do tego czasu, to uważasz, że jest to najlepszy sposób na to, żeby rozwijać swoją sylwetkę? Powiesz, jak to jest. Część osób mówi, że po zawodach to trzeba odpoczywać, to nie jest czas na robienie wyników i tak dalej, i tak dalej. Jednak startując z roku na rok i chcąc się poprawiać, no to chyba za wiele czasu na odpoczynek nie miałeś, nie? No nie miałem, wiesz, ale taki był mój mental po prostu. Ja byłem bardzo jakby też niecierpliwy, chciałem już zacząć ten proces. Wiadomo, dawałem sobie jakiś tam krótki okres, tam tygodnia, dwóch,
troszkę lżejszych treningów i tak dalej, ale już chciałem skakiwać z powrotem na tego konia, żeby na kolejny sezon być trochę lepszym. Czy to był najlepszy sposób, czy to jest dobry sposób? Wydaje mi się, że nie, bo mój ostatni sezon to był taki sezon, w sumie powiem Ci, to, dlaczego tak największy progres zrobiłem, bo między 2015 a 2016 roku zrobiłem największy progres, różnica była tylko taka, że zacząłem trenować troszkę bardziej leniwie. Wiesz, nie było już takiego zajazdu, bo każdy mój trening, jakby nie chcę tutaj siebie robić jakiegoś gladiatora i tak dalej, ale każdy mój trening to był taki, że no, wiesz, upadek mięśniowy, no to był praktycznie chyba w każdej serii, nie? Ja naprawdę walczyłem, starałem się dać z ciebie więcej, a ten 2015 rok to był rok, pamiętam, w którym przeniosłem się na nową siłownię w Dublinie. Przeniosłem się na siłownię Raw, w której trenowało, tam już kilku mistrzów takich było, tam Mr. Universe, Tommy Staunton, taki teraz już mój serdeczny kolega, i zobaczyłem, jak oni trenują. Wiesz, zobaczyłem, że to nie jest tak, że ja muszę robić, nie wiem, 15 serii przysiadów i kończyć z każdą, nie wiem, ostatnią serię z jakimś masywnym dropsetem i tak dalej, że to jest trochę tak, że wiesz, oni przychodzili na treningi i robili 40 minut, 50 minut, wiesz, między seriami posiedzieli, pogrzebali w telefonie, wiesz, serie były ciężkie, nie? Wiesz, jak już robił tą serię, no to tam dawał z siebie max, ale wiesz, to tempo było takie zwolnione. Takie, wiesz, to wszystko było trochę, ten trening mogę porównać do HJT Yatesa, nie? Że tam faktycznie jedna seria była taka robocza. I ja to podpatrzyłem i trochę mi to nie pasowało, bo wiesz, kilkoma tymi zawodnikami potrenowałem, niektórym narzucałem sobie swój styl treningu, żebyśmy tak raz ty mój, raz ja twój. I oni, patrzę, kurde, wiesz, po 20-30 minutach już, kurwa, wiesz, tacy nie za bardzo są byli weseli, żeby dalej trenować, nie? Ale to mi też dużo powiedziało. No też zdecydowałem, że jedzenia miałem przede wszystkim też więcej. Tutaj bardzo chciałbym podziękować Tomkowi Pabiniakowi. Ja nigdy nie korzystałem z usług żadnego trenera i tak dalej, ale raz miałem taką rozmowę z Tomkiem. Chciałbym, żeby tak zobaczył po prostu, luknął na moją dietę i powiedział mi, co myśli, nie? No to był taki zawodnik dla mnie wtedy, to był taki superhero, nie? To był taki, wiesz, startowałem z nim w 2015 roku na Mistrzostwach Europy, tak się poznaliśmy. I mówię, Tomek, co tam myślisz o tej diecie, nie? I on mówi, kurde, mało węgli, to na tym nie ujedziesz, na tym nie zrobisz. I tak mi gdzieś to zapadło, sobie myślę, kurde, no spróbujemy, nie? Tak zaryzykowałem trochę i faktycznie tych węglowodanów miałem więcej. To w połączeniu z tym treningiem, który gdzieś tam podpatrzyłem trochę u tych takich, wiesz, koniów z tych takich już, wiesz, no, z najwyższej półki, jeśli chodzi o Irlandię, spowodowało, że no, mój progres był naprawdę duży, nie? I to był taki jakby czynnik, który spowodował, że zrobiłem taki największy progres i później na scenie, no, to tak fajnie się to wszystko udało, wiesz, tą formę dociąć, naprawdę fajnie to wszystko wyszło, nie? Właśnie to jest chyba ten klucz, nie? Ja myślę, że nawet nie chodzi o to, żeby trenować po macoszemu, bo pewnie większość osób teraz w taki sposób to zrozumiało, tylko bardziej chyba o to, żeby zachować taką świeżość treningową, nie? Czyli kiedy jest ciężko, to ma być ciężko, ale kiedy jest okres na to, żeby sobie odpocząć, czy jakiś deload zrobić, czy jakiś taki po prostu okres troszeczkę lżejszego trenowania, to jest trochę tak jak w sportach, nie wiem, takich biegowych, czy sportach gdzieś tam siłowych, że robi się taką hiperkompensację, nie? Czyli najpierw przemęcza się ten organizm, a później daje się mu odpocząć z zapasem, że tak powiem, nie? I tak to mniej więcej powinno wyglądać. W dużym uproszczeniu oczywiście, ale chyba to jest taki klucz, bo dużo osób też często zadaje właśnie pytania typu, jaka objętość treningowa? Jaka częstotliwość? Wiesz, no taka, z jakiej jest, na jakiej się regenerujesz, nie? I to jest chyba taki, jak ktoś cały czas na skraju totalnego przemęczenia pracuje, no to na pewno nie jest to praca optymalna, nie? Więc to powinno być chyba na tyle wyważone i tyle mam nadzieję, że każdy wyciągnął z Twoich słów, a nie na zasadzie takie, że o, to nie robię od dzisiaj do upadku i tylko jem więcej i leżę. Nie, to się tyczy tylko wyłącznie, w tamtym czasie tyczyło się mojej osoby, bo zdecydowanie tego wszystkiego było za dużo, wiesz, no ja termin nóg trwał po 2,5 godziny i naprawdę religijnie ja patrzyłem, żeby między każdą serią nie było więcej niż ta minuta, nie? Jak ustabilizowałem oddech,
kolejna seria. I to nie było takie na tej zasadzie, że robiłem serię, powiedzmy, nie wiem, z jakimś śmiesznym ciężarem. Tylko wiesz, te ciężary też starałem się, żeby ta intensywność, liczba powtórzeń była wysoka, ale też na dużych obciążeniach. Wiesz, na przykładzie treningu nóg, ja się troszeczkę tym szczycę, ale to jest taki, no nie tyle karta, ale to jest taki mój trochę powód do dumy, że wtedy naprawdę zapieprzałem i na przykładzie treningu nóg, wiesz, ja na przykład w ostatniej serii przysiadów różne miałem te charakterystyki treningu, miałem takie treningi, w których robiłem troszkę większymi obciążeniami, ale z mniejszą ilością powtórzeń, ale miałem też takie treningi, gdzie starałem się robić na takiej, wiesz, jeszcze większej intensywności, używając troszkę mniejszych ciężarów. Ostatnia seria, na przykładu 140 kg, w której zrobiłem 64 powtórzenia. Więc to było, no to wydaje mi się, że to jest taki wynik, jak ktoś, no, żeby, też żeby do tego dojść, to wiesz, to z nieba nie spada. Żeby taką wydolność pracować, no to trzeba było tyrać. I wiedzą tylko to te osoby, tych osób jest naprawdę garstka, bo jakby bardzo, bardzo dużo osób od siebie odsuwałem. Ja byłem bardzo taki trochę aspołeczny, wiesz, dla mnie było, ja nie byłem osobą taką turbo towarzyską, tylko po prostu ja miałem swój cel, miałem klapki na oczach. Jak przychodziły przygotowania, brałem na siłowni, zaciągałem kaptur na łeb, także mi tylko wystawał nos, nie chciałem z nikim gadać. Ludzie sobie teraz radzą jakimiś słuchawkami, tak, wiesz, że mam słuchawki i nie będą do mnie podchodzić. Ja zaciągałem, wiesz, kaptur i ktoś do mnie coś chciał. Spojrzeniem też bardzo często dawałem znać, że sobie nie mam ochoty rozmawiać, bo liczył się dla mnie cel. Ja, wiesz, jak sobie cel wytyczę, czy w życiu, to jestem taki bezwzględny trochę, nie? No i tak tutaj, wiesz, no te treningi były ciężkie i to był taki zajazd. Ja tą wydolność miałem bardzo dużą, już siłowo też było dosyć okej, ale ta sylwetka się nie rozwijała, dlatego to takie zluzowanie, no w tym przypadku miało sens. Mhm. Wiesz, ale podejrzewam, że w większości młodych adeptów teraz, no nie polecałbym luzować absolutnie. Znaczy, prawda jest taka, że ja podejrzewam, że to zluzowanie było takie, że 95% słuchających by nie wytrzymało do pewnie drugiego ćwiczenia na treningu i to była twoja forma zluzowania, nie? Wiesz co, ja przyjechałem, jak już przyjechałem do Polski, no to jeszcze podwiedzałem kilku zawodników. Wpadłem na przykład do Radka Sutkiewicza, którego bardzo cenię jako trenera, jako zawodnika, jako osobę, jako człowieka. I zrobiliśmy sobie trening z Karolem Małeckim, ja, Radek, Karol Małecki, Sebastian Szmyt. I powiem ci, że no tak jeden drugiego widać, że próbowaliśmy się pozabijać, ale trening, wiesz, był mocny, jest ostry, jest nawet gdzieś tam dostępny na moim YouTubie. Ale tak powiem ci szczerze, że wyjeżdżałem i ja byłem taki trochę cały czas rozskakany i taki, nie byłem taki zajechany, żebym po prostu miał spać całą drogę, nie? Nie zrobię to tam mnie takiego wielkiego wrażenia, nie? To było zaraz po przyjeździe. Widzieli tam kilku zawodników też, że jakiś trening ze mną zrobiło i stwierdzili, że to nie jest dobry pomysł. No, ale teraz, no niestety, powiem ci, jest takie powiedzenie angielskie, use it or lose it. I ja raczej już, jeśli chodzi o trening, no wczoraj robiłem, taki lekko przychorowany, miałem 120 kg na plecach, jak mi to siadło na kapturach, no bo przez ostatni rok praktycznie nie trenowałem, no nie, to czułem, że to jest, kurde, to jest kuźwa ból, nie? Ale to no, jest ale moment, wiesz. Zobaczymy. Zanim się obejrzysz, to będziesz się musiał znowu hamować pewnie, znając życie. Będę się starać troszkę mądrzej to wszystko, wiadomo, robić, bo też tam powychodziło parę rzeczy, gdzieś tam jakieś tam przepukliny na kręgosłupie, wiesz, no jakbyśmy tego nie robili, a robimy to intensywnie, no to gdzieś tam jakieś dolegliwości będą, nie? I ja, wiesz, ja mam też 35 lat, to już nie, to ciało nie jest z gumy, nie? Więc będę musiał troszeczkę ostrożniej do tego wszystkiego podejść, no ale tak jak mówisz, no liczę na to, że te nogi gdzieś tam wrócą i w ogóle ta sylwetka gdzieś tam zacznie wracać, nie? A powiedz mi właśnie, bo tam wspomniałeś o tym, że w zasadzie całe swoje kulturystyczne życie się prowadziłeś samodzielnie i nie myślałeś może o tym właśnie, żeby gdzieś tam zagadać do kogoś, właśnie ze względu głównie na to, żeby mieć bardziej hamulec niż popych, bo wiadomo jak to jest, nie? Na razie mówisz sobie, no tam podchodzę do tego spokojnie i tak dalej, wiesz, za dwa tygodnie się znowu zażarzy za mocno żar, I no pierdoli nam jak zawsze, nie? I zanim się człowiek popatrzy, to będzie znowu wszystkie nogi powykręcane na drugą stronę, wstajesz rano, to
wszystkiego się łapiesz, nie? I jak się spieniężujesz, to nie, no spoko jest, ogólnie to nie, spoko, nie? Dopóki nie usiądziesz znowu, więc nie myślałeś może właśnie, żeby znaleźć sobie taki hamulec swój dla siebie? Powiem ci, z dwóch powodów nie. Pierwszy powód to jest, ja lubiałem sobie tak robić krzywdę, wiesz, ja miałem satysfakcję z tego, jak wiem, do tyrany trening wychodziłem. I wiesz, jak ja bym miał robić teraz, wiesz, ja też ludziom też robię rozpiski, takie, które są bardziej trochę na czasie, przemyślane bardziej i tak dalej. No, jak ja bym mógł zrobić systemem, nie wiem, push-pull legs albo wiesz, jakieś FBW, kurczę, no nie dałbym rady. A druga rzecz jest taka, że jestem indywidualistą. Ja, może to źle zabrzmi, ale raz, nie chcę się dzielić moim sukcesem, w sensie ja chcę sobie naprawdę zapracować w życiu na wszystko sam. I wiesz, ja mam taki charakter, że ja nie wezmę od rodziców żadnych pieniędzy, kurwa, spadków, ja nie chcę po prostu tego widzieć na oczy. Ja się po prostu czuję 100% odpowiedzialny za siebie i jak coś spieprzę, ja się muszę z tym skonfrontować. I tak samo, wiesz, startując na zawodach, wiesz, nie wiem, jakby to było, gdybym miał kogoś, jakiegoś trenera i okazało się, że zamiast, nie wiem, trzeciego miejsca zająłem szóste, pominąwszy, że ja jakby nie miałem takich oczekiwań w stosunku do miejsc, że mi się należy, wiesz, ale to może być tak, że mogłem zrobić coś lepiej, nie wiem, lepiej się załadować albo coś takiego. Być może obwiniałbym trenera, nie wiem. A tak, ja jestem po prostu odpowiedzialny za siebie i to też to wszystko było takim fajnym challenge'em, naprawdę. Przychodząc, wiesz, na 2-3 tygodnie do zawodów, patrząc na lodówkę, na której miałem taki kalendarz, w którym miałem wszystko rozpisane i musiałem podejmować każdego dnia decyzję. To była taka strategia. Czułem się trochę jak taki Napoleon na swoim podwórku, rozumiesz? Podejmuję teraz strategiczną decyzję. I, nie wiem, dodajemy cardio albo ujmujemy cardio, wiesz, i to jest taka walka, cały czas taka walka. Mnie to mega kręciło. Ja wiem, że to było bardzo trudne. Wiele osób tego nie jest w stanie zrobić. Bo wiadomo, to jest trochę łatwiejsze, jak masz kogoś, kto na ciebie obiektywnie popatrzy i powie ci, nie no, już kurde, zejdź z tego kardio, bo to już zaczyna się wypłaszczać, nie? W tym ostatnim sezonie już udawało mi się takie bardzo precyzyjne na swój temat jakby decyzje podejmować, ale powiem ci, że to też było o tyle fajne, że bardzo mi to pomogło rozumieć ten cały proces. I teraz ja też równolegle też prowadziłem ludzi, gdzieś tam im trochę pomagałem i to też mi pomogło zrozumieć to wszystko i co się przełożyło później też na sukcesy moich podopiecznych, nie? Bo wiedziałem, jak to mniej więcej funkcjonuje. Wiadomo, mój organizm nie jest taki organizm jak organizm każdego innego, każdej innej osoby, bo wiadomo, każdy z nas jest inny, ma inną charakterystykę i tak dalej, ale pomogło mi to zrozumieć, dlaczego, nie wiem, po trzech dniach niskich ta waga nam może iść do góry nawet, mimo że mamy deficyt kaloryczny, a po zjedzeniu, nie wiem, wysokiej ilości węglowodanu waga może spać nawet poniżej, wiesz, to wszystko, takie cała masa tych elementów i to mi później pomogło właśnie w tym biznesie, w którym też gdzieś tam się zająłem, trenowanie ludzi i tak dalej, co mi dawało też taką dużą satysfakcję. No, także nie. Także powiem ci, że gdybym miał to zrobić jeszcze raz, miał możliwość, bo wiesz, no też miałem dojście do takich osób, które mogłyby mnie poprowadzić, ale ja nie chciałem. Ja to wiesz, chciałem być panem własnego losu w tej materii i naprawdę miałem z tego dużo satysfakcji, nie? A czy jak miałeś właśnie takie momenty, w których stawałeś troszkę pod ścianą, to miałeś może kogoś takich, żeby się poradzić, rzeczywiście, wiesz, nie na zasadzie takiej, że ktoś ci twardo mówi, co robisz, tylko może właśnie takie obiektywne spojrzenie, bo czy mnie jest w ogóle ciężko to pojąć, bo ja jestem taką osobą, która jak czasem do mnie, wiesz, pisze jakiś podopieczny, czy może zrobić to, czy tamto i to, wiesz, ja mu na przykład piszę, przeczytaj sobie to. Wiesz, jak on coś napisał i to jest, czytasz to i myślisz sobie, przecież to jest kurwa głupota. To jest po prostu idiotyczne zagranie, no. Nie? Takie to jest tak oczywiste, że tylko dlatego, że to chodzi o niego, to zauważasz, ale jak chodziłoby o ciebie, to siedzisz i się zastanawiasz, a może? Wiesz, to jest na zasadzie, jesteś przetrenowany, nie możesz spać, siadł ci apetyt na redukcji, wiesz, wszyscy coś obolały, bolą cię w mięśnie, wszystkie stawy i tak dalej. I się zastanawiasz, ja chyba nie jestem przetrenowany, tylko może mi się nie chce, może sobie wmawiam, może jestem pizda, wiesz. Nie będę robił deloadu, ja jeszcze przycisnę, nie? Może trzeba dodać cardio właśnie. Ja ci powiem tak,
To jest proste pytanie, ja mam prostą odpowiedź, ale muszę się zastanowić, jak to powiedzieć. Czy miałem kogoś takiego, kto by mi podpowiedział i tak dalej? Powiem tylko tyle, że tak, i to nie był żaden trener, osoba, która mi gdzieś tam też pomogła, ale jakby nie chcę o tym specjalnie gadać, wiesz? Nie mogę o tym mówić bardzo. Okej, jasne, jasne. No ale w sensie kogoś takiego, kto tak mówiłeś, bezpośrednio, dobrze mieć, nie? Działa. Jest część takich zawodników, co żony swoje, czy tam dziewczyny i tak dalej, wiesz, o taką ocenę obiektywną, w sensie jeżeli jest naprawdę, nie jest, jak jest stronnicza, nie? Jak? Właśnie dlatego nie chciałbym tu rozmawiać. No nie, no jasne, jasne, ale w sensie wiesz, chodzi mi o to, że to wcale nie musi być osoba super mega wykwalifikowana, bo czasem to są mega oczywiste zmiany, tylko niewidoczne dla nas, nie? Jest to często tak i powiem ci, że niektóre partnerki właśnie zawodników, miałem na okazję na przykład prowadząc zawodnika, może w taki sposób odpowiem, nie wiem, poznać tam żonę czy partnerkę i tak dalej, która kurde całkiem logicznie mówiła. Kobieta, która wiesz, której pracą było zajmowanie się dziećmi, ona nie trenowała, nie miała z tym nic wspólnego na pierwszy rzut oka, ale potrafiła powiedzieć bardzo mocne takie argumenty, kurde, po których stwierdzałem, że kurde, ona się zna. Ona, widzisz, jakbyś posłuchał jej, to byś całkiem dobrze na tym wyszedł, nie? Więc często jest tak, że no te drugie strony, drugie połówki, oczywiście musi tutaj być wszystkim szczerość, nie takie poklepywanie, no dobrze, Kaziu, super wyglądasz, no pięknie, jesteś najpiękniejszy, wygrasz na pewno, nie? Ale to jest śmieszne, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że Kaziu się nasłucha od swojej jakiejś tam żony, partnerki, że jest taki zajebisty, przychodzisz na zawody, a to siódme miejsce i obrażony na sędziów, sędziowie się doceniają, wiesz, co chodzi, nie? A to najczęściej jest tak, że właśnie wszyscy ci na siłowni mówią, nie, no tu pierwsze miejsce, nie? Pierwsze miejsce, rozbierasz się w domu, patrzy na ciebie żona i chujowo. Tłusta dupa, nie? Jeszcze słabo. No, to jest właśnie fajne, nie? Ale to jest coś takie prawdziwe, że jeżeli komuś naprawdę na tobie zależy, to ci powie prosto w twarz, nie? Że nie rób z siebie idioty, tylko przyciśnij tam 2 tygodnie mocniej i dopiero się będziemy bawić, a nie na zasadzie poklepywania właśnie, bo to zazwyczaj jest na dłuższą metę krzywdzące po prostu, nie? Jak ktoś naprawdę to rozumie, to rozumie, bo też człowiek tyle zdrowia zostawia, że lepiej te 2 tygodnie się przemęczyć i rzeczywiście pokazać klasę, nie? To jest szczere, to jest takie prawdziwe, bo tak jak mówisz, no kosztuje nas to niemało zdrowia i po co mielibyśmy się kuźwa, wiesz, zajeżdżać te nasze organizmy po to, żeby co, no, nie wiem, nie dokręcając ekstra sesji cardio albo, nie wiem, nie ścinając trochę węglowodanów albo ich nie dodając nawet, no wiesz o co chodzi. Wiesz, no mieli zajmować jakieś gorsze lokaty, nie wiem, gorsze formy przygotowywać, także zawsze taka mądra szpileczka od bliskiej osoby jest skazana tutaj, no. Jasne. Jeśli oczywiście wie, o czym mówi, nie? Bo też się zdarzają przypadki, w których, wiesz, no, druga strona nie ma zielonego pojęcia, wiesz, o co chodzi i czego my oczekujemy od tej naszej formy, nie? Wiesz, to o co chciałbym cię zapytać, bo to jest w ogóle dla mnie jakaś taka mistyczna część twojego życia. Jak to się stało, że ty wyjechałeś z Polski i dlaczego tak to się wszystko potoczyło? Bo mówiłeś, że chyba miałeś lat 20, tak? Jak wyjeżdżałeś, coś koło tego, czy wcześniej mówiłeś, że... Tak? Wydawało mi się, że 19 lat miałeś, jak byłeś na prawdziwej siłowni i to dopiero już było tam za granicą, tak? Jakoś tak, 19-20, wiesz, to jest coś takiego, jakby nie kutuję tego, to mogę mieć 20, mogę mieć 19. Jak to się stało? Słuchaj, nie ma tu żadnej magicznej opowieści. To po prostu jakby życie mnie do tego zmusiło. W wieku lat 18 usłyszałem diagnozę wypierdalaj z domu. Wiesz, tak jak ja byłem twardym rękowowany przez ojca i tutaj jakby nie było miękkiej gry. Ale wiesz co, powiem ci, że to jest coś, co mi w życiu dużo dało, bo z wieloma rzeczami jestem sobie w stanie poradzić. Wiesz, najpierw to był wyjazd tam, wiesz, do Holandii, w której musiałem zapracować, zarobić na bilet, zbierając truskawki po 13-14 godzin dziennie na kolanach. Zarobiłem na ten bilet. My taką grupą przyjaciół wyjechaliśmy do Holandii, no bo wiesz, no, trzeba było zacząć nowe życie. 18 lat to już był taki wiek, gdzie no, 19, czy, no wiesz, no, ten okres.
że człowiek chciał coś zrobić. Nie? Wyjechałem tam z konkretną misją, z konkretnym celem. Wiesz, wiadomo, na początku to był taki cel, nie wiem, kupić mieszkanie, więc no co, no wyjechałem. Nie było łatwo, bo ja tam praktycznie nikogo nie miałem. Nie miałem pracy ogarniętej. Ja języka nie znałem. Jedyne co, no to wiesz, widziałem w wolnym czasie przed wyjazdem, uczyłem się takiej czytanki o krokodylu. Jakichś takich podstawowych słówek, nie? Coś tam, wiesz, no takie pierdoły tego typu, żeby jakieś tam podstawy mieć. Wiesz, no na ile się może przydać, kurwa, opowiadanka o krokodylu, wyjeżdżając za granicę, ale no, wiesz, jakieś takie podstawowe słowa typu hi, good morning, thank you, wiesz, me still hand, I work hard, nie? Tego typu rzeczy. No i tam było ciężko, no bo wiesz, wjeżdżasz gdzieś, no nie masz zielonego pojęcia, co to jest za kraj. Wiesz, wybory miałem dwa, albo to była Islandia, mogła to być Islandia. Anglia nie pasowała mi ze względu na to, że było tam bardzo dużo Polaków, jakieś tak mi się to wydawało, że to już jest tak wysycone, rozumiesz? To już jest takie miejsce, no, gdzie grzybów nie nazbierasz, nie? Więc była albo Islandia, albo Irlandia. Irlandia była troszeczkę cieplejsza. I wiedziałem, że jakby wiesz, jakby się zdarzyło tak, że miałbym nocować na ulicy, no to sobie jakoś tam radę dam, nie? I tak też się stało ostatnie dwa dni. Powiem ci, że to była no, historia trudna, taka ciężka. Ostatnie dwa dni, no to przed tym momentem, kiedy znalazłem pracę, bo to się później tak wszystko pięknie złożyło, przez miesiąc notorycznego chodzenia do agencji, poszukiwania pracy, nie było absolutnie żadnej pracy na mnie. Ale byłem tak nachalny, że pani z agencji stwierdziła, że da mi szansę. Tylko że tą szansę da mi w momencie, kiedy skończyły mi się już pieniądze na hostel. Mieszkaliśmy w hostel, w takich dormach, wiesz, tam 6-8-osobowych. Wiesz, no niefajna sprawa. Wchodzisz do pokoju, śpisz z jakimiś ludźmi, których nie znasz, wiesz, o co chodzi. Dała mi szansę w takiej pracy, do której musiałem dojeżdżać tam na rowerze i tak dalej. Kawał drogi w nocy, gdzieś po nocy jakieś noszenie paczek, rozładowanie tirów. No i gdzieś to wszystko tak zaskoczyło, że złapałem tą pracę, dwie noce musiałem wprawdzie na ulicy, wiesz, gdzieś tam się krzątać, na ławce gdzieś przekimać z takim kolegą. No i wiesz, dostałem tam jakby pierwszą wypłatę. Znalazłem też mieszkanie, w którym mogłem zamieszkać z taką grupą Polaków. No kurde, wiesz, dla mnie to był rarytas, że mam dach nad głową, nie? Że mogę się w nocy się nie mogłem przespać, bo to było jeszcze w nocy pracowałem, ale że mogę się przespać, że mogę gdzieś sobie herbatę, czy tam wodę na herbatę zagotować. Wiesz, no początki były ciężkie, bo wiesz, na przykład dzienna stawka taka żywieniowa to było, jeśli nie skłamać, chyba z euro, czy 1 euro mogłem wydać dziennie na jedzenie na przykład, nie? To było chore, było ciężko. No ale wiesz, to wszystko sukcesywnie, znalazłem jedną pracę, później gdzieś tam dorywczo robiłem jakieś tam dodatkowe rzeczy, tych prac przerobiłem chyba z 15, wiadomo, później złapałem taką naprawdę zajebistą robotę w takim dużym domu handlowym, byłem sprzedawcą Arnold's, a w tym samym, wtedy jak już mogłem sobie pozwolić na to, właśnie wtedy miałem chyba 23 albo 24 lata, coś takiego, mogłem zacząć chodzić na tą siłownię, było mi stać na karnet, wiesz, i zaczęło się to wszystko składać w jedną całość, nie? No ale trzeba było po prostu jechać i wziąć się za życie i zarabiać dla siebie, żeby coś w życiu osiągnąć, nie? No ale tak się zdarzyło, że nie powiem, że udało mi się, tylko po prostu za to kurwa zapracowałem, nie? Tutaj jestem z tego dumny, że nikt mi niczego w życiu nie dał i w tym samym czasie udało mi się, wiesz, na tyle trenować tym takim poronionym systemem, no wiadomo, tak jak gadaliśmy o tym, że tego było za dużo, i nie było to zbyt mądre często, no i udało się i kurde, wiesz, do czegoś tam w życiu dojść, jeśli chodzi o finanse, no i też, wiesz, jakąś tam sylwetkę jakąś tam zbudowałem, która mi pozwoliła, że tą kartę pro jakąś tam zdobyłem, nie? Teraz mnie to trochę śmieszy, jak wczoraj oglądałem twojego Instagrama i ktoś tam ci zarzucił, że co ty, Stuglik Pier, że o 6 rano, ja to o 4 wstaję, kardio robię i tak dalej, nie? I jak człowiek pomyśli, że jakby w takiej perspektywie, że ty to wszystko już przerabiałeś tylko na levelu hard, to przestaje być to takie, wiesz, zaskakujące, że mając taką możliwość, nie wiem, spania do godziny 8-9, po prostu ci się może nie chcieć wstać i wiesz, jesteś już na takim etapie w swoim życiu, że
że po prostu nie musisz, nie? Możesz sobie tam trenować, o której chcesz. Ale wiesz, to mnie bardziej śmieszy, bo jak ktoś nie zna historii czegoś życia, to tak łatwo jest kogoś ocenić, nie? Rzucasz jakimś hasłem i po prostu... No, ale powiem ci, że fajnie, fajnie to jest to, co powiedziałeś wcześniej, bo pewne takie sytuacje życiowe budują na tyle charakter. W ogóle cała kulturystyka to jest też taka rzecz, która dość chyba mocno odciska piętno, jeżeli chodzi o kwestię naszego charakteru. I jak ktoś umie to przekuć później na całe swoje życie, to zazwyczaj raczej dobrze na tym wychodzi, nie? Chyba że ktoś rzeczywiście jest z lewymi kończynami urodzony u góry i na dole i naprawdę nie potrafi wykorzystać wszystkiego, co daje mu jakby tutaj matka ziemia. Kulturystyka uczy nas przede wszystkim właśnie tej systematyczności przez zasadę powtórzeń. Powtarzasz właściwe czynności właściwą ilość razy przez właściwą ilość czasu, to daje konkretny efekt, tak? I tak samo w życiu, w biznesie. Jeśli, nie wiem, chcesz rozwinąć swoją firmę, no to musisz robić właściwe rzeczy przez właściwą ilość czasu. Im to jest bardziej systematyczne, no to się wszystko składa. To jest tak jak z muzyką, prawda? Jeśli masz kawałek na 140 bitów, to ten bit co jakiś tam część musi się wbić, inaczej to nie będzie brzmiało dobrze. Dlatego kulturystyka jest świetna, jest naprawdę kapitalna, tylko jeśli to jest taka kulturystyka płynąca z pasji, nie? Bo dużo ludzi też to uprawia, próbuje to uprawiać. Ja też miałem bardzo wielu podopiecznych, którzy gdzieś tam chcieli wystartować na scenie i tak dalej, no bo patrzą, o, Stubik tam sobie kupił auto nowe, albo coś tam, wiesz, ten jedzie na wakacje, ten to, fajne życie, nie? I jak wchodzisz w to przez pryzmat takiej chęci zarobku, nic z tego kurwa nie będzie. Każdy jeden ty, który to teraz oglądasz, jeśli liczysz, że wejdziesz sobie w kulturystykę i zdobędziesz jakiś tam puchar, medal czy kartę pro i nagle się okaże, tak do ciebie mówię, że będziesz bogaty, będziesz miał propozycje i tak dalej, to się nie wydarzy. To się naprawdę nie wydarzy. Nie wiem, czy się ze mną, Dawidzie, zgodzisz, ale... W ogóle mnie śmieszy fakt, na zasadzie ktoś chciałbym być bogaty, kim ktoś zostać? Zostanę kulturystą, wiesz, to jest nie ten sport, to wiesz, jakby ktoś się za piłkę zabrał w młodym wieku, to może można by było porozmawiać. To powiem ci, że to w każdej dziedzinie, jeśli stricte nastawiamy się na pieniądze, to nic z tego nie będzie. Największe sukcesy zawsze, jeśli coś robimy z pasji tak naprawdę, to wyjdzie, nie? To, ale też nie może być tak, że teraz jakiś tam nasz widz stwierdzi, to ja będę sobie to z pasji robił, a wiesz, o co chodzi, tylko to musisz czuć, no ty to czujesz. No, ja znaczy, to jest fajne zawsze, jak wracałem do jakichś zawodów, ktoś pytał, to ile zarobiłeś? No, podstawowe zasadnicze pytanie. Nie, ja zapłaciłem, żeby móc wystartować. Jak zapłaciłeś? Mówię, no normalnie to się płaci, żeby móc wystartować. Co ty gadasz, wiesz? To jest tak, ludziom się wydaje, że wiesz, zdobyłeś pierwsze miejsce, podajesz numer konta, przelewają ci pieniądze i żyjesz do końca roku, jest zajebiście, nie? Generalnie, ale wiesz co, prawda jest taka, że jeżeli ktoś coś robi, tak jak mówisz, z pasji, to ja myślę, że niezależnie w ogóle, mamy takie piękne czasy, że niezależnie czym się zajmujesz, wiesz, możesz strugać, nie wiem, długopisy, z czego, z drewna i jeżeli to dobrze rozreklamujesz, jeżeli robisz to rzeczywiście z pasji, masz do tego smykałkę, to możesz na tym zarabiać miliony, bo mamy czasy, w których naprawdę nie trzeba sobie rąk ubrudzić, nie? Trzeba mieć tylko trochę pomysłu i można naprawdę na wszystkim siano robić, więc na samej kulturystyce zarobić się oczywiście nie da, ale jeżeli ktoś jest mądry na tyle, żeby się w odpowiedni sposób jakoś promować, reklamować i być w tym konsekwentny i faktycznie dziubać to z dnia na dzień cały czas, to rzeczywiście no, da się z tego żyć, bo to już nie jedna osoba pokazała, tylko to też nie jest takie proste, jak się ludziom wydaje, nie? Że stajesz, trenujesz, to nie są te czasy, jak były faktycznie kontrakty, że płacić za to, że trenujesz, nie? No teraz się trzeba trochę napocić, nie każdemu to pasuje, bo wiesz, no, zdjęcia robi się na treningu, nagrywa to, tam, tamto, sam to, no ale prawda jest taka, że to nam teraz pozwala na to, żeby wiesz, nawet mieć suple czy coś, cokolwiek, nie? To jest duże, duże wsparcie dla zawodnika, jak nam, nie wiem, odpada mu 1000 zł miesięcznie, bo dostał za darmo suplementy, nie? Więc to jest... To nie takie za darmo.
ciężka praca. Ja, no wiesz, w sensie takim, że nie musiałeś fizycznie tych pieniędzy wydać, nie? Mogłeś sobie kupić na przykład jedzenie, nie? Wiesz, jak ja zaczynałem, to 1000 zł na jedzenie, to gdzie tam, kurde, no jadłem twaróg i to najtańsze z promocji, żeby mi się zgadzało tylko białko i na tyle, koniec siana, nie? Na ten miesiąc, więc generalnie, no, kto przez to przechodził, to wie, że no, trzeba się napocić, nie? No tak jest ze wszystkim, no kurde. Sorry, jak ktoś stawia firmę swoją, to jak mu liczy na to, że w pierwszym roku coś zarobi, to pozdrawiam, nie? No, też raczej będziesz dokładał, nie? No, wiesz, no, tak jak mówię, no to jest domena tych czasów, że mi się wydaje, że wszystko z nieba spadnie, nie? Bo się, wiesz, obserwuję. Myślę, że bardzo mocno też się do tego Instagram przyczynił, też, że fajne narzędzie, którym można się gdzieś tam promować, ale też narzędzie, które też mocno psuje tych młodych ludzi właśnie, nie? Którzy też później biorą udział w tym przedsięwzięciu, które się nazywa kulturystyka, nie? Bo myślą sobie, że a Tomczuk Mercedesem, a Borecki w Ameryce, a Stuglik sobie tutaj znowu jakieś, wiesz, no. I to jest coś, co trochę tych ludzi psuje, nie? Takie czasy mamy niestety. Czy wszystkie osoby, które wymieniłeś, to są osoby, które, o których jest słychać przez ostatnich lat kilka, ale oni siedzą w tym przez lat kilkanaście. I to było tak, że ten naście wcześniej nie zarabiali nic albo bardzo niewiele i tak. Wiesz, teraz gdzieś tam sobie tą pozycję wypracowali, to jest tak jak z niektórymi, nie wiem, nawet prostymi youtuberami, nie? Rzadko jest tak, że ktoś w pierwszym roku wyskakuje i sobie z tego żyje, nie? Tylko jest, nie wiem, jest taki gąciarz czy ktoś tam, chłop ma, nie wiem, jest 35-40 lat, a na YouTubie siedzi z 20, no i jest o nim głośno od 5, nie? Więc jakby 15 lat musiał frycowe płacić, żeby teraz w ogóle coś sam wyskrobać, nie? Więc tego ludzie nie widzą, tej całej góry lodowej, co jest pod spodem, nie? Więc to jest właśnie... Na przykład wspomnę jeszcze już o wspomnianym Mariuszu Tomczyku, bo z Mariuszem też taki miarę dobry kontakt mamy. Wiesz, no zobacz, chłop, teraz by się mogło faktycznie wydawać, że high life, wakacje non-stop i tak dalej, super życie. Ale nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że jeszcze będąc w brygadzie Real Farmu, ile on się zjeździł po Polsce, utyrał z tymi różnymi ludźmi, wiesz, no ja widziałem te całe kulisy, nie? Ja sobie zdaję sprawę, ty też sobie zdajesz, wiesz, ile to wszystko kosztuje, całe to przedsięwzięcie YouTube'a, żeby to gdzieś tam zaczęło przynosić jakiś skutek, nie? Ludziom, tak jak mówisz, się wydaje, że no, YouTube, no, pajacowanie do kamery i tak dalej, nie? Jakby to było takie proste. Bardzo wiele osób zweryfikowałem, bo były osoby takie, które też myślały, że to wszystko takie hop-siup, kupiły sobie wypasioną kamerę za 5000, no bo przecież jak gość nagrywa telefonem za 2 i ma 100 000 tam subskrypcji, to ja kamerą za 5 to będę mieć 200, nie? I tak sobie to myśleli, że to będzie wyglądać, ale się później okazało, że no sorry, po 3 miesiącach kręcenia jakichś tam produkcji widzimy, nie wiem, 100-200 oglądnięć pod odcinkiem. I to nie jest wszystko takie proste, nie? To jest w dalszym ciągu zapieprzanie. I powiem ci tak, że kulturystyka, wiesz, jak trenowałem, to było ciężkie, ale jak już przestałem startować, jakby zdecydowałem się, że dobra, idę troszkę innym kierunku, zacząłem dłubać z tym YouTube'em, wiesz, każdy odcinek. Ja też jestem bardzo nietechniczny, nie? Jakby nie miałem wiedzy, jak te odcinki montować i tak dalej. Gdzieś taką jakby to powiedzieć, bardzo prymitywny, amatorski sposób, gdzieś to zacząłem sklejać, to powiem ci, że mnie to wykańczało, nie? Mnie to wykańczało, bo trzeba było, wiesz, żeby coś ciekawego nagrać. Wiesz, ja nie miałem montażysty, ja nie miałem kamerzysty, kamerkę się często gdzieś, wiesz, w lesie, chciałem nagrać jakiś odcinek z lasu, jakieś tam moje przemyślenia, to, wiesz, kamerkę trzeba było przykręcić jakąś, kurwa, taśmą do drzewa, wiesz, o co chodzi, jakąś tyrtytką przykręcić. Wiesz, włączasz nagrywanie, lecisz tam, gdzie miałeś być, kamerka się przechyliła i okazuje się, że kurwa nagrywasz jedną scenkę 50 razy, nie? I jak na początku miałeś mega flow i wszystko byłoby tak zajebiście, że internet by poszedł po prostu za tobą w ogień, tak po tym, kurwa, wiesz, którymś tam 10 razie już czuć od ciebie te emocje, no to było naprawdę, to był kawał ciężkiej roboty, sklejanie tego wszystkiego, nie? Ja wsiadłem do komputera z jakimś tam odcinkiem, gdzie miał się poskładać tam z 30 klocków, na którym, wiadomo, na każdym była jakaś inna scenka, inne tam przemyślenie, ujęcie, ćwiczenie i tak dalej. Wiesz, zacząłem to sklejać, to nieraz się przyłapowałem na tym, że zaczynałem powiedzmy od 7 rano, a o 18 jeszcze nie miałem tego zrenderowanego, nie?
Wiesz, co jest najlepsze? Że siedzisz przy tym tyle godzin, nagrywasz tyle czasu i później pierwszy komentarz, chujowo dźwięk, łapka w dół. No, to jest to. Wiesz, no są te, były te frustracje i tutaj, tu na przykład, ja trochę żałuję, że nie zleciłem tego profesjonaliście. Tak jak w przypadku treningu, ja wiesz, wolałem to wszystko robić sam, tak tutaj no, trochę żałuję, nie? Że nie miałem kogoś, bo to jest jak duży luksus, jak ktoś za tobą lata z kamerą, ktoś to później poskręca, pomontuje, no to jest mega udogodnienie, nie? A tak się niepotrzebnie tracimy wenę, taki flow, no bo nie ukrywajmy też, jak kręcisz jedną scenę 10-15 razy, bo coś nie wyszło, bo ci głowę obcięła, bo ci zamiast jakiegoś tam ćwiczenia kamera skierowała się na podłogę, no to człowiek już zaczyna się taki być, kurwa, zgorzkniały trochę po tym wszystkim, nie? No i tutaj akurat mogłem sobie kogoś wziąć, no ale trudno, było minęło. Teraz próbujemy kanał skreślić na nowo z tym, że będę się trzymał stricte tematyki takiej właśnie treningowej, nie? Czekam jeszcze na ten dzień, w którym dostanę takiego wiatru w żagle. Był ten dzień, ale wróciłem do domu, kupiłem sobie takiego fajnego tripoda, trójnóg, taki statyw do nagrywania, bo stary mi się rozleciał. I zacząłem czuć, że coś mi łamie w kościach, już te jakieś coś w zatokach, to wiesz, jak jesteś chory, no to nie masz tego flow, nie czujesz tego do końca, nie? No to jest też właśnie kwestia taka, że dużo zawodników, nawet teraz Krystian Polski, nagrywają na swój kanał właśnie samodzielnie, no bo jednak nie ma co się oszukiwać, też pieniążków z tego nie ma, a też kwestia wynajęcia kamerzysty, zwłaszcza na przykład na międzynarodowych zawodach, żeby z tobą pojechał i tak dalej, no to są niebagatelne kwoty, więc działają. I też, kurczę, mam czasem takie wrażenie, że ludzie no nie do końca to doceniają, bo jakby ktoś to startował, to wiesz, masz to samopoczucie średnie raczej, masz mnóstwo rzeczy na głowie, jeszcze jesteś za granicą, musisz myśleć o tym, żeby tu się nie spóźnić, tam się nie spóźnić, tutaj się dowiedzieć, jak dojechać, jak nie masz na przykład samochodu wynajętego, tam sram i tak dalej, jeszcze to wszystko w jakiś sposób udokumentować, jeszcze pomyśleć, żeby to było ciekawe, wiesz, nie, że nagrasz, to musi być ciekawe. Na rację, coś jakiś plan, działanie. Więc no, tego brakuje, nie? Żeby ludzie trochę bardziej docenili. No ale ludzie są, tak, wiesz, no, ludzie są mocno rozdrzeni teraz, wiesz, jeśli masz ujęć z drona, nie masz na filmiku panoramy, jakichś mega ujęć, wiesz, o co chodzi, no to już nie jest tak bardzo istotna treść, jak wykonanie. Nie? No ale co możemy? No to wiesz, odcinki Krystiana, ja sam oglądałem ostatnio ten właśnie, gdzie tam zdobył piąte miejsce i wiesz, i patrzysz i czekasz po prostu na tego tipa, nie? My sobie zdajemy sprawę z tego, że na tym odcinku uzyskamy naprawdę coś, co jest bezcenne, wiesz, bo do niektórych informacji, żeby zdobyć jakąś wiedzę, niektórzy potrzebują, wiesz, lat jakichś tam prób i tak dalej i oni nam dają tą wiedzę, tak masz, weź, po prostu ten. A tu jeszcze ludzie wybrzydzają, no, kręcą nosem, bo bez jakości filmiku średnia albo coś takiego, nie? Z drugiej strony powiem ci, że ja osobiście też zauważyłem, że jeżeli chodzi o kwestię na przykład YouTube'a, to się bardzo mocno rozleniwiłem i nie jestem z tego zadowolony. Chciałbym to wrócić do takiego, powiedzieć, jak patrzę na swoje wcześniejsze filmiki, to starałem się, żeby ten montaż był ciekawszy, wiesz, jakieś ujęcia wrzucać i tak dalej. I z drugiej strony ja też oglądając, no lepiej mi się zdecydowanie ogląda filmik, który jest zmontowany w jakiś tam sposób bardziej przyciągający, więc też zamiar mam gdzieś tam wrócić do tego, żeby może nawet rzadziej te filmy wychodziły, ale wiesz, żeby nie było to zrobione coś takie, że kurze, nic w tym tygodniu nie dodałem, to trzeba coś pierdzielnąć, nie? To sobie nagram, ile ważę, coś tam powiem, nagram sobie trening, skleję i będzie, nie? Bo to też jest takie, kurcze, lepiej, żeby to było faktycznie rzadziej, a lepszej jakości, nie? Ale wracając do ciebie, dla mnie to jest teraz mega ważne pytanie, ponieważ, znaczy ja prawdopodobnie odpowiedź znam, no bo to jest jakby rzecz być może oczywista, aczkolwiek no nie chciałbym się sugerować tym, co dla większości jest jakby oczywiste pod względem jakiegoś tam ustawienia wartości w samej ocenie, bo chodzi mi o to, jakie jest twoim zdaniem subiektywnie twoje największe osiągnięcie w kulturystyce. Właśnie nie chodzi mi tutaj o to, że największe pod względem, nie wiem, rangi zawodów i tak dalej, tylko może akurat coś na tych zawodach się takiego wydarzyło, że one najbardziej ci tam gdzieś zapadły w pamięć i z, nie wiem, coś może kliknęło wtedy.
To mnie teraz zastrzeliłeś. Mogłeś mi przed odcinkiem to powiedzieć, to pytanie. Bym sobie to przemyślał. Wiesz co, nie wiem, czy odpowiem banalnie, ale największym osiągnięciem jest to, że miałem szansę i było mi dane ogólnie przeżyć tą drogę, nie? Przejść przez tą drogę. I od tych począwszy od tych debiutów po zdobycie karty pro, że mogłem to wszystko przeżyć w życiu, bo to było naprawdę piękne doświadczenie. Jak nawet o tym teraz mówię, to mam taką łezkę wokół i no kurde, no aż się fajnie robi w środku. No, to samo to, że mogłem brać w tym wszystkim udział, wiesz, że mogłem przeżywać te emocje, pomimo, wiesz, nie mówimy tu o jakichś pucharach, o medalach, o takich rzeczach, tylko, wiesz, tyle razy przeżywałem takie mistyczne jakieś odczucia, jakieś takie miałem olśnienia takie, wiesz, w momencie, kiedy jesteś totalnie wyjebany, że po prostu każda noga wydaje się, jak waży 200 kilo i wiesz, ciężko ci jest przejść odcinek, kurde, tam set metrów, kilkaset metrów i to jest dla ciebie naprawdę takie, no ciężko to wszystko, bo zmuszenie się do treningu, ale wiesz, w tym samym czasie, wiesz, czujesz zapachy, których ja na przykład teraz nie jestem w stanie poczuć, bo mam wszystkiego, kurwa, potąd, wiesz, w sensie dostatku, tak, czy docenienie tego ekstra porcji brokuła, który po prostu wtedy smakował jak jakiś niebiański, kurwa, eliksir, nie? Wiesz, no, docenienie tego, że po takim wytyraniu się mógł się położyć, nie? To są takie banalne rzeczy, ktoś może sobie teraz, wiesz, ludzie może się teraz pukają po głowach i myślą, zastanawia się, czy nie, się nie rozłączyć, bo co ten stubik odpłynął, ale znasz to na pewno sam, że możesz docenić takie proste rzeczy, nie wiem, to, że się, nie wiem, wykopiesz po treningu, i jak ktoś ciebie, to, wiesz, te odczucia są zupełnie inne, nie? To uczucie zapachu, smaku i tego ogólnie tego całego docenienia tego, czym jest to życie i tak dalej, no to jest coś pięknego, nie? Wiadomo, z zewnątrz człowiek wygląda jak wrak człowieka często, no bywały takie momenty, że no, wydaje się, że chłop no, jest po prostu totalnym trupem stojącym, i nic nie może czuć, ale naprawdę tam była cała masa różnych emocji. Też dużo fajnych ludzi poznałem podczas całej tej przygody. I to było takie największe osiągnięcie, wiesz? Bo dla mnie żadne puchary, ja do tego, znaczy wiesz, no zdobywałem to i tak dalej, ale nigdy tego nie przywołałem uwagi. Zresztą jak widać po mojej szaferstwie taki z tyłu, ja tam mam tylko medal z mistrzostw Europy, ten medal z mistrzostw tej Diamond Cup, co zdobył KT Pro. Tu mam taką ładną figurkę, nawet nie wiem, z jakich to jest zawodów, bo zostawiłem ją, bo mi się podoba, a tak to wszystkie inne medale, figurki, puchary dałem na zlicytowanie, jakieś akcje charytatywne, gdzie też jakby nie, nic o tym nie mówię, bo no bo nie chcę siebie robić, jak ja to jestem cudowny, kupiłem worek paszy dla piesków, albo nie wiem, dałem puchar na zlicytowanie na cele charytatywne. To się dla mnie nigdy nie liczyło. Bardziej to wszystko, to cała otoczka, te przeżycia, takie wiesz, to taka droga, nie? No, to było to coś pięknego, nie? Dla mnie to jest najfajniejsze. Powiem ci, że to jest fajne, co powiedziałeś. Nowym gadaniem. Wiesz co, ja myślę, że jeżeli ktoś będzie miał zastrzeżenie, to znaczy, że tego sam nie przeżył chyba, bo prawda jest taka, że zawodnicy chyba wiedzą, jak to mniej więcej wygląda i paradoks jest taki, że to teraz brzmi jak jakieś męczeństwo, ale to jest w tym chyba najpiękniejsze, bo wiesz, masz tą świadomość, że tak naprawdę nie musisz tego robić, nie? W każdej chwili sobie możesz zamówić pizzę, usiąść, zjeść przed telewizorem, oglądać serial i tak dalej, ale robisz to dla siebie, dla własnej jakbyś takiego udowodnienia samemu sobie, na ile jesteś zdolny do wykręcania w ogóle jakichś takich, w ogóle w każdy sport tak działa, nie? Teraz ten Robert Karaś, dwudziestokrotnego bodajże, nie, pięciokrotnego Ironmana mistrzem świata jest. Ja tam sobie lubię pooglądać go, mimo tego, że nie mam pojęcia nawet, czym jest triatlon, ale wiesz, ja mi strasznie się jaram ludźmi, którzy robią rzeczy, które są potencjalnie niemożliwe. Jak ja słyszę, że gość 6-70 godzin prawie nie spał, tylko cisnął na rowerze naprzemiennie z bieganiem i pływaniem i ktoś by sobie pomyślał, no i po cholerę to robi. Przecież to jest takie męczące. Wiesz, no i ile to jest w ogóle psychicznych pewnie załamań przeżywasz w trakcie takiego biegu i tak dalej. I podobnie jest z kulturystyką, nie? Tak naprawdę no,
większość czasu na tej redukcji człowiek się zastanawia, po co ja to w ogóle robię, a później to jedno wyjście ci odpowiada na to pytanie, które sobie zadawałeś przez te x tygodnie, nie? I to jest tyle, to tylko dla poczucia tego spełnienia i tego się chyba nie da opisać, nie? Stąd ludzie się chyba uzależniają, przynajmniej ja tak mam od tych startów i zawsze jak już wchodzi sezon, to bym tylko startował, tylko zawsze się śmieję, bo ja tylko patrzę, przeglądam neta, czy coś się nie pojawiło, nie? Gdzie tu można wyjść? Tutaj jest coś tam, nie? Więc to jest to, nie? To jest fajne. Właśnie jak ktoś siedzi i dlatego, że to kocha w tym, to na pewno zrozumie i doceni to, co powiedziałeś, a nie na zasadzie takiej, bo dla większości pewnie odpowiedź była prosta, czyli karta pro i ogień, nie? A, no, czy tak jak powiedziałeś, no, większość tego nie zrozumie. Większość tego nie zrozumie, bo tam nie była. My mamy tylko ten taki może zaszczyt, no, bo to jest przywilej, to jest naprawdę przywilej, tylko żeby do tego dojść, no to niestety kilka tych górek trzeba przejść, nie? I takiego wewnętrznego Ironmana sobie pierdyknąć, nie? Żeby to, do tego poczuć, nie? Mam tu takie pytanie, do jakiej sylwetki dążysz i wiesz, jakby obija się to o to, czy zostaniesz w kategorii 212, czy open, czy może będziesz redukował do Classic Physique i tak dalej. Ale w związku z tym, że sam powiedziałeś, że nawet nie wiesz, czy będziesz startował, to bardziej może zapytam się, jaki teraz kanon takiej sylwetki jest najbliższy twojemu sercu i do czego chciałbyś sobie teraz dążyć tak dla siebie? Znaczy, wiesz co, prawda jest taka, że mnie się podoba na przykład sylwetka Shona Rodema, ale wiesz, mnie się może podobać. Ja mogę zrobić tylko tyle, żeby Karol Stuglik i to ciało wyglądało, wiesz, no, zrobić najlepszą wersję siebie. No, kurde, no to jakby... Myślę, że zupełnie usatysfakcjonowany bym był, mając powiedzmy... Kurde, to jest takie trudne pytanie będzie, że jedno z trudniejszych, które mi się zadałeś. wiesz, no, mi się podobają sylwetki klasyczne, nie? Mnie się podobają sylwetki klasyczne, mi się podobają takie sylwetki, które mają małą talię, które ja nigdy mieć nie będę, niestety. Podobają mi się szerokie obręcze barkowe. No, to jest taki... To jest przyjemne dla oka. No, nie by to satysfakcjonowało, ale muszę popracować na tym, żeby zrobić taką najlepszą wersję siebie. Myślę, że gdyby to było takie 106, 107 kg tej formy, tylko w takiej formie, jaką miałem startując w Diamond Cup, no to ja bym się już ze sobą całkiem dobrze czuł. Wiadomo, nie byłoby to pewnie wystarczające na to, żeby w Open cokolwiek zdziałać, aczkolwiek wiesz, ja nie wiem, że nie mam oczekiwań. No mówię, to by mnie satysfakcjonowało, nie? Na kategorii 212 no raczej nie mam szans, bo jestem zwyczajnie za wysoki. Mhm. To jest 1,78 m z koślawym kośćcem, więc no bo wiesz, są zawodnicy, którzy nawet przy moim wzroście, bodajże Milan Sadek, to jest chyba taki zawodnik z Czech, bo jak się nie mylę, on jest mojego wzrostu i on na scenie ważył w kategorii chyba Open 104 albo 105 kg, jakoś tak. Kurde. Nie, czy on 212 stąd startował, więc tam miał 96 kg chyba. Mhm. Ale to fenomenalny kościec, nie? I tam no nie był taki, wiesz, tam niektórzy sędziowie się nim nawet zachwycali, ale dla mnie to odpada. Classic Physique, no tutaj tym bardziej. No tutaj, wiesz, gdybym miał faktycznie tą malutką talię, przewężenie, a dosyć duże, wiesz, przyguby, no to nie za bardzo. Nie, to jakiś taki open, bez jakichś większych oczekiwań na sukces, nie? No, chyba tylko tyle mi pozostaje, wiesz. Ja bym sobie mógł chcieć, no ale to niestety nie da się tak, wiesz, w mieście możemy sobie modelować, możemy sobie budować, ale z kośćmi, no to raczej niewiele zrobimy. No musiałbym sobie jakąś tam militę połamać. Ale aż tak zesperowany nie jestem, nie? W pogoni za sylwetką, nie? Ja mam ten plus, że mnie się podobają właśnie Mazmonsterzy, natomiast ten minus, że prawdopodobnie nigdy Mazmonsterem nie będę. Więc... Ale wiesz co? Ty masz, kurde, fajne proporcje. Tak się całkiem fajnie na to patrzyło. Nie pamiętam, co tam, kurde,
Chyba Góra Barki, troszkę Obręcz Barkowa, chociaż widzę teraz, że jesteś kurde takim mega koniem i to jest mega postęp, nie? Nie wiem, co ty zrobiłeś, muszę tylko zdradzić jakiś sekret, ale na zawodach widziałem, że nogi to miażdżyły, nie? Nogi były takim chyba twoim konikiem, nie? No, nogi właśnie i chyba te barki u mnie takie najbardziej, bo tak to plecy to do poprawy są totalnie. Klatka i ramiona też, więc w sumie nogi tylko. Ale ramiona, ale teraz widzę, że tam patrząc na Instagrama, na to ramiona widzę, że mocno chyba poszły do przodu już coś, jakiś tak, patent znalazł. No, ogólnie ten off-season, że tak powiem, jak na razie idzie spoko, ale to no wiesz jak to bywa, czasem jest tak, że na masie człowiek nabity taki, a później z niego nic nie zostaje, więc ja tam ozorem nie lubię chlapać, bo się później okaże, że tą samą wagą wyjdę i będzie wstyd. Więc, no ale w planach jest na pewno dokładać cały czas. Zresztą ja, jak sobie ktoś mnie pyta, ile bym chciał dołożyć, to mówię, ile wlezie, bo to kiedyś chyba fajnie Mariusz Żeba powiedział, że na tyle, na ile to będzie jeszcze ładnie wyglądać, to chciałbym możliwie najwięcej ważyć, nie? Tak, takie mam marzenie. Ja też nie jestem z tych najniższych, bo co prawda mam 1,70, 1,71, nie? No ale jakby stanąć koło jakiejś, nie wiem, klaridy czy czegoś, to zapomnij, nie? Więc to jakby... A ile masz tam teraz? 108, 109 kg, coś takiego. Wszystko nisko, nie? Już jest ładnie. Znaczy wiesz, mi się wydaje, że dalej jak się ubiorę, to wygląda jakbym nie trenował. Także czyli jesteś 100% kulturystą, nie? Masz to skrzywienie, bo tak to trzeba niestety nazwać, nie? Przy 1,70 m 110 kg prawie, no to... No. Ale też w tym punkcie byłem, wiesz, też nie wiem, były okresy, że na masie ważyłem tam troszkę ponad 125 i wydawało mi się, że nie, no mały jestem, wiesz. No ale to już jest takie skrzywienie, nie? Czyli niektórzy nazywają bigoreksją, drudzy jakąś zaburzoną samokrytyką, nie wiem jak to nazwać, ale to jest, wiesz, mi się wydaje, że po prostu chcemy się rozwijać, chcemy być lepsi, więksi i tak by ten brak satysfakcji. Jeśli się rozwijasz, jeśli chcesz właśnie progresować, jest taki, no chyba dobry, nie? Jest tak, jest takie, taka woda na młyn, nie? Tak się mówi? Woda na młyn? Chyba tak, woda na młyn. W sensie coś nie napędza. W każdym razie. Wiesz co, gdybyś mógł się cofnąć do swoich czasów, no nie wiem, czy można powiedzieć młodości, no bo pewnie jak miałeś 12 lat, to niewiele mogłeś... tak naprawdę zmienić, no bo miałeś takie, a nie inne możliwości i wiele czego nie mógł zrobić. Ale jednak cofamy się do lat początków z treningiem siłowym. Masz tą wiedzę, którą masz teraz. Wiesz, gdzie cię zaprowadziła cała swoja droga i tak dalej. Zmieniłbyś coś? Wiesz co, ja mam bardzo prostą odpowiedź i szybką odpowiedź. Nie zmieniło absolutnie nic. Jedną rzecz, którą bym w życiu zmienił, to kupiłbym Bitcoina w 2012 roku. Ale jeśli chodzi o moją przygodę z treningami, wiesz, to wszystko było w tym czasie, w którym miało być. No, powiem ci, że nie byłbym tu, gdzie jestem teraz. Ja teraz jestem szczęśliwy w życiu, ale no, nie zmieniłbym nic. Wszystko zrobiłbym tak samo. Jeśli chodzi o trening, wydaje mi się, że kurde, wiesz, no to wydaje mi się, że to, co robiłem w danym czasie, w tamtych czasach, nie, to był taki kompromis między, jakby, miałem z tego satysfakcję, miałem z tego kupę frajdy, nie wiem, czy mógłbym coś zrobić, znaczy pewnie mógłbym zrobić coś lepiej, jakby z lepszym wynikiem, z lepszą sylwetką gdzieś tam, wiesz, się jeszcze zaprezentować wtedy, ale nie, no naprawdę, wiesz, powiem ci, że ja miałem dużo frajdy z tego i chyba bym nic nie zmienił, tak szczerze mówiąc. To jest chyba, ja uważam, najtrudniejsze pytanie z całego zestawu, które mam tutaj przygotowane, bo prawda jest takie, że z jednej strony człowiek ciśnie w kierunku takim, że zmieniłby wszystko, no bo pewnie by były lepsze wyniki, a z drugiej tak naprawdę są najlepsze wspomnienia, nie? Teraz człowiek pomyśli, jakie głupoty robił. Nie, kurde, jakieś... No, wariacje takie alpejskie, że po prostu... Względem, tak, no wiesz... kurde, no to gdyby się tak dało zrobić, to było trochę jak granie w pokera z ukrytym asem w rękawie, nie? Nie, no powiem ci, że to jest takie pytanie, w którym są dylematy, nie? Jak odpowiedzieć, ale czuję, że nic bym nie zmienił, że no, wszystko było... Mi się też tak wydaje, bo jak pamiętam te czasy,
takiej naiwności, wiesz, jadłeś jakieś, nie wiem, jakąś jajecznicę czy cokolwiek tam, nie wiem, masło orzechowe, pamiętam, jak kupiłem pierwszy raz, jadłem z jakimś tam chlebem, to ja czułem, jak ja się, wie, ja to widziałem na filmikach u kulturystów, więc ja czułem, że to jest kulturystyczne jedzenie, że ja rosnę po prostu, wiesz, ja jem to masło i rosnę. Po prostu, wiesz, wszystko było takie, kurcze, no nie wiem, magiczne, nie? Teraz to po prostu no, rutyna, no, robisz magiczne, żarcie, jesz. A pamiętasz, może Dibecozinum Magnum? Taki suplement z megaboru, który miał ci zwiększać apetyt? Nie, ja w suplementację... On oczywiście gówno działał. Ja w suplementację bardzo późno poszedłem, bo ja pamiętam, że jak jeszcze na swoje pierwsze zawody, jak startowałem, to hajściłem w ogóle, żeby sobie na witaminy jakieś uzbierać. To nie było takie, wiesz, to ja suplementacja to już dla mnie to było masakra, to było później całkiem. Ale no, ja najbardziej pamiętam to, jak ja w ogóle, ja się trochę wychowałem jak kulturystycznie, jak w WK wchodziło. Więc ja na początku pamiętam, że w ogóle leciałem tym systemem IFIT Feeder Macros na zasadzie takiej, że białko mi się zgadzało, bo twaróg, a resztę jak przekroczyłem 400 tłuszczy, no to co tam tam? 400 tłuszczy w tą czy w tą? To nie ma znaczenia, nie? Ważne, że węgle się wyrobiły, białko się wyrobiło i ogień, nie? Baton ma mało białka, to trzeba zjeść dużo batonów. I się kupowało na w Tesco, takie były pakowane po 8 i się nimi nabijało węgle. I się, zawsze z kumplami się spotykaliśmy 18 godzina. Ile dzisiaj węgli? Kurde, jeszcze mam 400. Doszliśmy do jakiegoś Tesco czy do czegoś, wiesz, tak? Wszystko, co ma tylko węgle i nieważne, nie? Na raz ciach wleciało. MyFitnessPal powiedział, że dzisiaj dzień został zaliczony, to rosnę, nie? Więc piękne czasy, piękne czasy. Teraz jak się pomyślę o tym, to po prostu mi się to w głowie nie mieści, a wtedy miałem poczucie, że jestem prawdziwym kulturystą, bo mi się makro zgadza, nie? No, z wyjątkiem tłuszczu. Tak, ja też już pamiętam te początki właśnie, wiesz, nawet pierwsza jakaś tam odżywka białkowa, Anabolix się nazywała z megabolu za 19 zł. To były już takie czasy, że no, nie wiem, chyba miałem wtedy 16-17 lat i to właśnie było takie celebrowanie, wiesz, jak było tam jakieś, to wiesz, chyba taka puszka półkilogramowa, ogólnie na dawkę to powinno być tam te 30 gramów tego proszku. Dodawaliśmy sobie po płaskiej łyżeczce takiej, wiesz, z takim kolegą. I było takie, o kurczę, czekaj, rozłączę się tutaj. No, jakieś połączenie mamy nieplanowane. To wiesz, to celebrowaliśmy, wypijaliśmy to i kurwa, dawaj ogień, trening, 3 godziny, nie? Ja się ze swoją pierwszą odżywką białkową chowałem w szkole w kiblu. Bo mi było wstyd, wiesz, taki chudy. Kurde, gdzie tam będę? Okay. I w kiblu, pamiętam, siedziałem w kiblu, rozrabiałem, wiesz, żeby mnie nie widział tą odżywkę. Straszne to było. Ja to, wiesz, kiblowe epizody też miewałem, wiesz, to już jak w Irlandii byłem na przykład, miałem założone tylko 2 przerwy, to już po tak późniejszym okresie, pracowałem już w tym domu handlowym takim dużym, i wiesz, miałem tylko 2 przerwy, a posiłków trzeba było zjeść 4 w trakcie zmiany, nie? Bo ja religijnie, bo kurczę, godzina 11 i tak się skończyła moja ogólnie przygoda z tym, z pracą w tym sklepie. Ja tam pracowałem chyba 7 lat, coś takiego, naprawdę fajnie, płatna robota wtedy na tamten czas, zajebista, ale że menadżerka nie puściła mnie na przerwę, mówię, że to było dla mnie bardzo ważne. Ja miałem zapisane w kontrakcie, że ja o tych godzinach mam przerwy, nie? Ona nie puściła, bo ktoś tam nie wrócił z przerwy. Wkurwiłem się, powiedziałem, dobra, zwalniam się. A żeby zjeść posiłek na przykład, to tak ci powiem, to nosiłem kurczaka zawiniętego w woreczek foliowy i schowanego miałem w marynarce. W kieszeni miałem ryż, woreczek ryżu. Leciałem do kibla. 15 minut, wiesz, starałem się to upchnąć z siebie. Jak chomik wychodziłem, przepijałem wodą. I takie były właśnie czasy, nie? Tych anegdot mam naprawdę bardzo dużo. To wiesz, to się niektóre rzeczy masz nie do uwierzenia. Jak ktoś by mi to powiedział, to mi się pokulpał po głowie i powiedział, nie no, chłopie, no masz wyobraźnię, nie? Ale były czasy fajne. I powiem ci, że właśnie dzięki takim właśnie rzeczom chyba człowiek sobie wyrobił taką prawdziwą etykę pracy, nie? Bo teraz jak kurde coś... Czasem jak słyszę, że ktoś nie ma możliwości zjedzenia posiłku, wiesz, w czasach, gdzie naprawdę no, wszystko możesz zrobić, no szejka sobie możesz zrobić i zabrać ze sobą, no to kurczę, naprawdę, no, ja nie rozumiem, jak bardzo trzeba nie chcieć,
znaleźć rozwiązania, nie? No jak, kurde, chłop kitra kurczaka po kieszeni je w kiblu, a ktoś, no ja nie dam rady, bo jestem w trasie. Ja to nie mam jak kiedy zjeść. No kurde, no co to jest w ogóle za wymówka, nie? Masakra. Powiedz mi, co jest twoim zdaniem, jeżeli chodzi, patrzysz z perspektywy całego swojego życia, kulturystycznego oczywiście, bo tam nie będziemy się zagłębiać w życie prywatne, najtrudniejsze w kwestii bycia kulturystą? O, najtrudniejsze bycie kulturystą. Znaczy wiesz, jeśli to lubimy, jeśli to jest nasza pasja faktycznie, to te elementy takie jak trening, dieta, cała ta otoczka, to nie jest trudne, nie? To jest trudne dla zwykłego zjadacza chleba, który nagle miałby wskoczyć na świat, ale najtrudniejsze jest... Wiesz co, wtedy dla mnie to nic nie było trudnego, nie? To było po prostu, wiesz, to było ciężkie, to było męczące, ale to było... Kurde, czy to było trudne, co najtrudniejsze? Wiesz, najtrudniejsze to było na pewno jakieś zrozumienie świata, wiesz, który nas otacza. I tego, dlaczego na przykład ludzie nie rozumieją nas, nie? Ja wiesz, kontakt z ludźmi był cholera trudny, powiem ci. To był dosyć duży challenge, nie? Takie kontakty z innymi, takimi normalnymi ludźmi, którzy jakby nie mają takich zmartwień, jak my mieliśmy, to było takie najtrudniejsze, nie? Trochę też dostosowanie się do tego świata. No wiesz, ja też pamiętam takie czasy, gdzie będąc na redukcji, wchodziłem do supermarketu i wkurwiałem się na wszystkich, wiesz, którzy mają przepełnione wózki jakimiś pączkami, ciastkami, są jeszcze kurwy, leniwe grubasy, nie? I była taka trochę aspołeczność i walczenie z tą postawą taką wewnętrzną. Ja przynajmniej miałem taki największy problem, nie? Bo no byłem bardzo mocno aspołeczny wtedy i jakby nie docierało do mnie to, że to są ludzie, którzy niekoniecznie muszą robić i lubić to, co ja lubię, nie? Wiesz, do tego dorosłem, do tego, że ja to zrozumiałem. Chociaż nie wiem, jakbym się zachował teraz, gdybym był w zaawansowanej redukcji. może by było tak samo, może też by się był jakiś problem. No ale to było takie dosyć trudne dla mnie, nie? Takie obcowanie... Czułem, że jestem inny pod tym względem. No i to było takie najtrudniejsze, ale samo, wiesz, same treningi, ja bym tego nie nazwał mianem trudnych, nie? Czy tam trzymanie diety. Było po prostu cena, którą trzeba było zapłacić za jakieś tam osiągnięcie jakiegoś tam celu. Wiedziałem, no nie da się wejść, nie da się na Mount Everest wjechać windą, więc to dla mnie było oczywiste, że no, trzeba będzie te karabinczyki przepinać coraz wyżej i czasami się poślizgać na trasie. To nie było trudne w ogóle, nie? A jaki ludzie zazwyczaj udzielają odpowiedzi? Wiesz co, właśnie chyba najczęściej ten aspekt taki społeczny się pojawia, bo faktycznie, no jak ktoś siedzi w tym sporcie, no to musi to lubić, nie? W sensie trening, dieta, ten reżim taki i tak dalej. Ale często ciężko jest naprawdę się postawić właśnie w takiej sytuacji jakby z boku, nie? Żeby zrozumieć to, że gówno tego obchodzi, że ty jesteś na redukcji. Nie musisz tego robić, to na chuj się denerwujesz. Wiesz, no i bo każdy miał chyba takie epizody, nie? Że na zasadzie no mi się należy, bo ja jestem głodny, albo ja jestem zmęczony, to nie musisz, wiesz, robić redukcji, możesz być wtedy tak samo zmęczony, jak wszyscy inni w pracy, więc jakby to ci się nic nie należy więcej z tego tytułu, więc chyba to najbardziej. No i też taka kwestia, że właśnie ciężko jest w okresie gdzieś tam prepu pogodzić to wszystko, wiesz, rodzinnie, pogodzić kwestie związane gdzieś tam z przyjaciółmi, z takim życiem społecznym też, bo często się po prostu nie chce, nie? Więc takie najczęściej właśnie odpowiedzi padają. Tak, no to się zgodzę absolutnie, że to też może być trudne, nie? W przypadku, jeśli ktoś ma na przykład, wiesz, rodzinę i tak dalej, to faktycznie wtedy, no, żeby tu się dostosować, nie wiem, to może być wyzwanie, nie? Ale tak w innym przypadku, no to chyba tylko ta część taka, no, tego otoczenia, nie? Zrozumienia tego otoczenia. Powiedz mi, jakbyś miał dać jedną taką radę dla kogoś, kto
chciałby teraz zacząć przygodę z kulturystyką, myśli o tym, żeby być zawodnikiem, myśli o tym, żeby się temu poświęcić, to co by to było? Jedną radę. No, zastanów się, czy to kochasz, czy na pewno, bo nie ma żadnego bo w sumie. Jeśli czujesz, że to jest twoja pasja, to idź w to, ale to musisz szczerze czuć, że nie ma tam nawet jednego takiego okrucha, takiej myśli, a że może kasy z tego będzie albo coś tam. Jeśli to jest z pasji, to trzeba robić, a no i konsekwencja przede wszystkim. No, to są takie banalne porady, nie? Konsekwencja i bycie cierpliwym przede wszystkim. Mogą ludzie zarzucać kulturystom, że nie są cierpliwi, no bo doping, no bo to, bo na drogę na skróty, ale tutaj naprawdę to cierpliwość i konsekwencja, wytyczenie przede wszystkim, umiejętność wytyczenia celu i taka systematyczność, no to no i przede wszystkim musi ten początkujący robić to z pasji, nie? To jest, pasja jest tutaj kluczem. To, ale pasja to nie jest coś, co stwierdzamy po... Przepraszam, muszę się rozłączyć. A pasja to nie jest coś, co o czym przekonamy się po roku trenowania, tak? Tylko to musi potrwać, nie? Ja zanim wystartowałem 12, już to zaraz policzę na szybko, nie wiem, z 15 lat regularnie, może nie 15, kurde. Czekaj, to. No z 10 lat takich regularnych, 9-10 lat takich regularnych treningów, może 6 lat takich turbo na poważnie, no bo wiadomo, przy tym te aktywności były przeplatane. Ja byłem pewien, że to chcę robić, nie? Tak na 100%, nie? To ja mówię, jeśli nie ma w tym pasji, lepiej sobie darować. Bo się możemy rozczarować, wpaść jakieś, to jest taki sport, którym, no nie ukrywajmy, można się nabawić różnych problemów psychicznych, typu jakichś niezdrowych relacji z jedzeniem, utrata, wiesz, jakieś tam, utrata bliskich, wiesz o co chodzi, nie? No to tutaj te relacje mogą mocno ucierpieć i czasami dla niektórych osób nie warto, nie? Bo robią to tylko z jakichś tam pobudek, bo chcieliby być, nie wiem, zarobić kasę na tym, tak gadaliśmy o tym wcześniej. No to musi być pasja, to musi być stricte zajawka taka, że się śni nam po nocach, nie? Że nie możemy się doczekać kolejnego dnia, przeliczamy sobie, ile serii zrobimy, jak je zrobimy, z jakim ciężarem, już słyszymy brzęk tych talerzy. To jest coś, co się nam śni po nocach, nie? Ja tak miałem, nie? Dla mnie to było zauroczenie, dla mnie to była miłość, trening siłowy, nie? Już przed siłownią, jadąc do siłowni, nikt się nie mógł do mnie odzywać, bo ja po prostu, ja w tym momencie miałem mantrę i przeliczałem co z czym, okej, to sobie zwiększę, tu sobie dodam, okej, tu sobie zrobię serię i wiesz, no żyłem, to się czuję, zresztą na pewno wiesz, o czym mówię i wszyscy ci, którzy startują i są w tym, no to wiedzą, o co chodzi, nie? Wiesz, kiedy ja się zorientowałem, że tak mam? No. Ja się zacząłem zastanawiać, o czym myślą ludzie, którzy nie trenują. Wiesz, jak sobie tak analizuję cały dzień, to ja sobie myślę, albo co trenowałem, albo co będę trenował, albo co jadłem, albo co jeszcze muszę zjeść, albo co, nie wiem, zmienić w przyszłości, albo co zmieniłem do tej pory, albo wiesz, albo o treningu, nie wiem, z podopiecznymi, co zmienić temu. Wszystko się kręci wokół tego. I tak sobie myślę, kiedyś sobie siadłem, sobie myślę, ciekawe, o czym myśli ktoś, kto nie trenuje. Ciekawe, czy ma takie świerszcze w głowie. Jak na Westernie, taka kulka. Tak, i wiatr. No to jest fakt, to jest to. Ja miałem tak samo, wiesz, to było niesamowite przeżywanie, no wiesz, słuchaj, koszmary przed zawodami, to, nie wiem, czy miałeś takie? Na szczęście nie, bo to już by mnie chyba zniszczyło. Tak, to było zawsze, przed każdym startem, na tydzień przed startem, ja już miałem sny typu, wiesz, że przyjeżdżam na zawody, w ogóle one są nie tam, gdzie powinny być. Ja w ogóle jestem spóźniony. Okazuje się, że ja w ogóle odwodnienie zrobiłem. Wiesz, całe zarośnięty, no to trzeba się golić na szybko. Kurwa, przecież odwodnienie nie zrobiłem. Nie zrobiłem piku i kół. Ja w ogóle redukcji nie przeprowadziłem, wiesz. Już takie schizy, to bo noc,
ten sam sen, że się spóźniłem, że się nie wyrobiłem, że czegoś zapomniałem, że przyjeżdżam na start i okazuje się, że nie mam slipów, kurde, i wiesz, wodzę na bez gaci, wiesz, tego typu głupie rzeczy, nie, to był nawet nagminny sen, no ale to już wiesz, to już tak wlazło w łeb, ten cały temat startów i kulturystyki, że no niestety, takie skutki uboczne. Ja rozumiałem sen na jawie, przygotowałem wagę, zważyłem się najpierw, oczywiście, nie zmieściłem się, więc poszedłem dalej robić wagę, dali mi tam 30 minut, zrobiłem tą wagę. Tam pomijam jak, bo to był ciężki czas w każdym razie. No ale poszedłem, zważyłem się, napisali mi na karteczce i pojechałem do domu, nie zapisałem się na zawody. Cieszyłem się, jest, zrobiłem wagę, super, no to jedziemy do hotelu. Także na szczęście udało się to później przez tam, wiesz, włodarzy jakoś tam wcisnąć mnie, że faktycznie tam potwierdzili, że ja tą wagę zrobiłem i tak dalej, ale no to było grube doświadczenie. To taki sen na jawie się ziścił, że faktycznie. Ja no to jest ten typowy ja, nie? Zrobione do domku. Powiedz mi, Karol, jakie jest twoje aktualne, największe kulturystyczne marzenie? Nie wiem, czy tak można nazwać, bo chyba cel to jest duże słowo, bo sam stwierdziłeś, że jeszcze nawet nie jesteś w stanie się określić, czy chciałbyś jeszcze startować, więc nie wiem, czy można pytać o cel. Ale czy jest coś takiego w dziedzinie kulturystyki, do czego aktualnie dążysz i co jeszcze chciałbyś może, żeby udało ci się uzyskać? Powiem szczerze, że nie mam takowego. Ja już jestem spełniony. Kulturystycznie, jeśli chodzi o starty, no to jestem spełniony. Sylwetkowo chciałbym jeszcze troszkę spróbować, nie? Wejść w ten stan, gdzie to ciało wygląda lepiej. Ale jeśli chodzi o same starty, nie mam takowych, wiesz, żeby stanąć, nie wiem, na Olimpii albo wygrać jakieś tam zawody pro. Nie. Powiem ci, że tu jeśli chodzi o to, to jestem zadowolony mega, ale to tak jak ci wcześniej już powiedziałem, że jakby nigdy nie miałem oczekiwań, jeśli chodzi o miejsca, o medale, o puchary. Po prostu tylko i wyłącznie taką trochę lepszą wersję siebie zobaczyć jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o lepszą sylwetkę, ale jeśli chodzi o jakieś zdjęcie w suficie, to nie mam jakichś takich oczekiwań. Ja teraz bardzo z niecierpliwością przeglądam cały czas twojego Instagrama, bo jestem ciekaw, jak to będzie się wszystko zmieniać. Strasznie, powiem ci, bo to wiesz, zawsze jest to pamięć mięśniowa i no wiadomo, jak to wygląda. To nie jest tak, że wracasz od początek, to jest twój, że nigdy nie trenowałeś, tylko to jest pewnego rodzaju powrót i zawsze to jest takie, no dużo szybciej to na pewno zrobisz niż przeciętny, wiesz, człowiek. Jestem ciekawy, jak to się wszystko ułoży, wiesz. Ja nie mam takiego spojrzenia, jak ty, że codziennie się widzisz i nie widzisz tych zmian, tylko wiesz, jak się tam kogoś spojrzysz raz na tydzień, to te zmiany są dosłownie kosmiczne, nie? Więc ja jestem mega teraz podjarany tym i sobie to obserwuję, więc podzielam twoje marzenia i twoje cele aktualne, kulturystyczne i trochę je przekuwam na siebie i patrzę i obserwuję. I mam nadzieję, że je osiągniesz, w sensie nie stwierdzić jutro, a dobra, nie chcę mi się. Nie, wiesz co, ostatni przypływ takiej motywacji. Ja już miewałem takie momenty, że sobie myślałem, a coś tam zrobię, nie? Ale to często wynikało z tego, że może ludzie ode mnie oczekują, że nie wiem, fajnie by było na wakacje lepiej wyglądać, a teraz poczułem, że no kurde chcę, że chcę coś więcej niż tylko takie chwilowe po prostu zrobienie formy na plaży albo nie wiem, żeby tam, nie wiem, 5 kg dołożyć na chwilę, żeby lepiej w bluzie wyglądać, nie? Tylko tak ten ostatni przypływ motywacji jest trochę mocniejszy od tych poprzednich. Wierzę w to, że będzie na tyle mocny i się będzie napędzać. Jakby też nie chcę się za bardzo afiszować i mówić, o, bo zobaczycie, co ja teraz zrobię i tak dalej, bo powolutku. Ja nie lubię gadać, ja sobie będę robił. Wierzę w to, że mam takie otoczenie, takich bliskich mi osób, przyjaciół, którzy też mnie gdzieś tam wspierają i też razem ze mną też jakąś tam formę będą robić, będziemy razem trenować. I wiesz, jak widzisz kogoś, kto jest takim zapalony obok ciebie i tak dalej, no to wiesz, też jakiś tam znajomi zawodnicy, czy twoje słowa
to też poniekąd motywuje. No i też słowa tych niedowiarków bardziej, nie? To też mnie gdzieś tam motywuje w jakimś stopniu. Także wierzę w to, że uda się to zrobić, żeby to było troszkę lepsze. Ja zupełnie będę usatysfakcjonowany, jeśli osoby, które na przykład szanuję, powiedzą, kurde, zajebiście wyglądasz, dobrze jest, nie? I ja wiem, że to będą szczere opinie, nie? Bo takie mam osoby wokół siebie, że mi powiedzą, że kurwa, Stuglik, weź. Ja takie zresztą opinie też słyszałem przez ostatnie nawet nie miesiące, co lata, nie? Że kurwa, weź, chłopie, no sorry, nie wypada, nie? Taki byś, a teraz jakiś McDonald's, kurwa, promujesz, że wcinasz i nie dbasz o dietę, jesz jakieś lody, w ogóle co to ma być, nie? Wiesz, ja cały czas trenuję i tak dalej, pi razy drzwi gdzieś tam jakąś tam może dietę trzymam, ale nie ma tego, kurwa, Stuglika, co był, nie? Także oni mi to uświadamiają i myślę, że coś z tego będzie. Zobaczymy, o ile zdrowie pozwoli. Mam jeszcze takie dwa badania, muszę sobie zrobić, wiesz, żeby się upewnić, wiesz, żeby się nie okazało tak, że ja zacznę i w połowie drogi coś mi się wysypie, nie? Dwie istotne rzeczy. Genetycznie jestem obciążony taką przypadłością. Ostatnio zmarł mój dziadek, mój wujek teraz mocno choruje, więc to tak, gdy w rodzinie mamy takie predyspozycje do pewnej przypadłości. I właśnie jak się upewnię na 100%, że tam wszystko jest czyste, no to lecimy. Tak już po prostu, wiesz, bez limitu, nie? No i też chcę dbać o relacje z najbliższymi, nie? Tak, żeby po prostu ludzie nie obrócili przeciwko mnie. Nie? To też jest dla mnie bardzo istotne, więc też muszę się starać, żeby nie wracać do tego takiego, tej złej części mojego charakteru, żeby po prostu najbliżsi nie udzielili przy tym, nie? Ludzie się muszą mocno kontrolować, ale wierzę w to, że jestem troszkę starszym. Mam nadzieję, że w pewnych kwestiach trochę mądrzejszy i uda mi się to jakby pogodzić ze sobą, nie? Bo też nie chciałbym tak zrobić zero-jedynkowo, że a chuj, tylko ja i koniec, kropka. Ja mam dietę, ja mam to. No, tylko też są osoby, które muszę dbać. No nie mogą się zrażać do mnie przez to, że ja jestem, wiesz, teraz na podenerwowany, bo tutaj się jest w górze, czy coś w tym desen, nie? Wiesz, o co chodzi. Wiesz co, generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, że to jest właśnie fajne, że się wziąłeś z takiej własnej potrzeby, a nie na zasadzie takiej, żeby albo coś komuś udowadniać, albo że jest jakaś presja, że ktoś tam wywiera i tak dalej. Stąd też ja mówię, że ci, co rzeczywiście ci kibicują i robią to dlatego, że ci dobrze życzą, to dla nich to jest nieistotne, czy ty w tym wytrwasz, czy nie wytrwasz, bo jak stwierdzisz, że ci się po prostu nie chce, to jak najbardziej też masz do tego prawo i nie powinno być tak, że nie wiem, gorzej się z tym czujesz, czy coś takiego, bo to jest bez sensu, nie? To nie jest coś na zasadzie tego te klasycznego teraz to dowalę, nie? Tylko bardziej na zasadzie, no mam ochotę, spróbujmy i tyle, nie? Więc to jest tak, fajne. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z jakby tej formułą tego programu, że tak powiem, ale na koniec zawsze się zadaje takie pytanie odnośnie tego, jak to wygląda w dzisiejszych czasach, czyli ludzie się zorientowali, że da się jeść różne inne rzeczy niż kurczak i ryż. W związku z tym te posiłki potreningowe zwłaszcza wyglądają teraz bardzo różnie. Ja się chciałem zapytać, jak wygląda twój typowy posiłek potreningowy aktualnie? Aktualnie no, troszkę dostosowałem się do kanonów, nie ukrywam, bo kiedyś byłby to ryż i jakieś mięso. Bo oczywiście zawsze religijnie po każdym treningu siłowym jakiś izolat w większej ilości. Dopiero po jakimś czasie tam, wiesz, te źródło węglowodanów. Ale teraz wiadomo, nie wcinam żelków czy coś ten deseń, ale posiłkuję się ten pierwszy posiłek potreningowy, to zawsze to są jakieś tam płatki kukurydziane z jakimiś truskawkami, bananem, do tego izolat. Tego izolatu jest dosyć sporo, bo zaraz po treningu mam w okolicach 80 gramów, później jak jem ten posiłek, to dolewam go sobie 30 gramami, więc tam są płatki kukurydziane, takie kulki czekoladowe. No wiesz, teraz tak się uśmiechnąłem trochę, bo wiesz, kiedyś to by było nie do pomyślenia. I dla mnie cheatem to byłoby, że zamiast brokuła mam paprykę, nie? Bo przecież ona ma cukier i tak dalej, wiesz o co chodzi. Kiedyś to było religijne, co do ziarenka. A teraz no to wiesz, te płatki śniadaniowe, pół na pół z kukurydzianymi,
To mi tak w sumie najlepiej wchodzi. I zaraz godzinę po tym posiłku, no to już taki pełnowartościowy, prawilny posiłek. Mówimy oczywiście o ostatnim tygodniu, nie? Bo wiesz, wcześniej to zdarzało się, że bywały to jakieś lody, wiesz, czy jakieś frytki z piekarnika. No a tak to, no to po prostu, chyba to nie jest jakieś kosmiczne danie, nie? Jakieś dosyć popularne, zauważyłem. Ja to popatrzyłem ogólnie Łukasza Modzelskiego, taki pomysł na to jedzenie tych płatków, ale tak na logikę się zastanawiając, no to nie jest całkiem, to nie jest jakaś zła opcja, nie? To nie jest taki głupi pomysł, żeby coś takiego jeść, no organizm to szybko przyswoi, szybko to przerobi. No chyba tyle, nie? Myślę sobie, jak powiedziałeś o tych żylekach, to wiesz, uświadomiłem sobie, kto był prekursorem i Feed Your Macros w Polsce? Radek Słodkiewicz. Przecież było popularne, nie pamiętasz, jak on po treningu zawsze żelki i izolat. No. Swego czasu, no. Nie? Tak zaraz sobie właśnie uświadomiłem, że kurczę, to pierwszy przebłysk IFEM-u w Polsce. Dopiero później gdzieś zgapili chłopaki z Warszawy. Wiesz co, też chyba był przed tym Mariusz Czerniewicz. Przed? Czy tam było? Kurde, chyba przed, mi się tak? Wydaje, bo tam kurczę, kwestia Nutella, takie rzeczy. Wiesz, on gdzieś tam promował to Ifififice Macros, właśnie Nutella, coś tam, z jakichś tam ciasteczka, cukiereczek, ktoś tam, wiesz, i to ogólnie była na to nagonka, a z Radkiem, Radek chyba troszkę później te żelki zaczął wcinać. Pamiętam, i w trakcie treningu z Budi trenowali, wiesz, po żelku i mali te żelki, nie? Wiesz co, jeśli chodzi o takie podejście, jak miałbym porównać, bo w sumie dwóch tych światów liznąłem trochę, tego takiego bardziej elastycznego, jeśli chodzi o żywianie z urozmaiceniami i tego takiego świata bardzo restrykcyjnego, to powiem ci, że chyba bliższe mojemu sercu jest to takie podejście bardziej restrykcyjne. Jednak te proste produkty, może nie jałowe, bo to jedzenie nie musi być jałowe, wiesz, możemy sobie zjeść wiesz, mielonego indyka z rodzaju ryżów, czy kasz, mamy całą masę, ziemniaki, czy warzywa, no to nie musi to być jałowe, ale tego jedzenia takiego właśnie, wiesz, pozbawionego glutenu, pozbawionego laktozy, tego jedzenia mniej przetworzonego, nasz organizm najlepiej się na tym czuje, wiesz. Ja pamiętam czasy, kiedy jadłem, wiesz, po kilogramie węgli dziennie, nie stosując żadnej insuliny. Może to było trochę błędem, ale to był taki okres chyba 6 czy 7 miesięcy, robiąc tam okres taki masowy. Ja się czułem dobrze, ja nie byłem, wiesz, jakiś zamulony, jakiś bąków nie miałem, wiesz. A teraz gdzieś tam jedząc 200-300 gramów węglowodanów jeszcze przed tym, jak teraz zaczął mój eksperyment, który mam nadzieję, że gdzieś mnie doprowadzi, no to wiesz, jakieś problemy, jakieś zgagi, jakieś niestrawności. Ja wierzę w to, że jednak w dłuższej perspektywie czasu, teraz tego doświadczam, wiesz, mając lat tam 35, może u młodszych ludzi, którzy mają ten układ trawienny troszeczkę mniej naruszony, no to się jakoś tam nie objawiam. No wiesz, ja pamiętam, za mało lata się piło tego mleka tyle, jakichś serów właśnie twarogów i takiego szajsu i się człowiek normalnie czuł, nie było problemu. A teraz jednak odczuwam, że coś jest nie tak, nie? Że zjem jakiś kubek skyru z łyżeczką dżemu, na drugi dzień budzę się, mam, wiesz, zawalone zatoki, jakąś taką dziwną wydzieliną. Skóra jest w ogóle taka bardziej tłusta, jakaś taka bardziej maślata. Więc odżywianie bardziej takie klasyczne, czyste i też teraz będę dążył do tego, żeby... Będzie ciężko, powiem ci. Będzie ciężko, bo ja sobie pozwalałem na różne rzeczy, a czy być zawsze z głową, nie? Zawsze to było takie zachowane w jakimś tam kanonie, więc owszem, jadłem lejsy z pieca, ale wiesz, do tego zawsze na przykład leciał jakiś izolat. Także struktura posiłku była mniej więcej zachowana, nie? Tam, wiesz, jeśli chodzi o tłuszcze węglowodany, czasami się zdarzało 20-30, wiesz, 10-20% z jakimś tam makroskładnikiem wyjechać poza skalę. Tak jak w przypadku lejsu z pieca, gdzieś, no tam zjesz to 100 gram, to masz 75 gram węgla, ale masz 15 gramów tłuszczu. W przypadku ryżu byłoby to tylko 3 gramy tłuszczu. No ale to nie wiem, no wiem, że ludzie teraz tak jedzą, każdy ma jakąś tam swoją sposobność, ale mi jest chyba bardziej takie czyste odżywianie bardziej odpowiada. Także do tego będę dążył, żeby tak było, że mój talerz będzie taki bardzo okrojony w kolory, nie? Tego ci życzę w takim razie i przede wszystkim, żebyś się czuł dobrze i żeby zdrowie dopisało, bo to jest chyba najważniejsze tak naprawdę.
No tak naprawdę, jak jest zdrowie, to już o resztę sobie zadbasz tutaj o ten aspekt, znając siebie, twoją przeszłość i to, jakim jesteś człowiekiem, jaki masz charakter, się chyba martwić nie trzeba, nie? Bo jak jest zdrowie, to jest wszystko. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj. Myślę, że wyczerpałem pulę pytań swoich. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem dzisiejszym odcinkiem i zaproszeniem ciebie, twoją osobę, bo o to przede wszystkim mi chodziło. Sam byłem zainteresowany, szczerze mówiąc, bo dużo próbowałem znaleźć materiałów z tobą i część rzeczy opowiadałeś, a część rzeczy to była zawsze dla mnie taka rzecz... Nie umiałem sobie tego chronologicznie może poukładać w ten sposób, wiesz, jakby to zawsze dla mnie był taki fenomen, że faktycznie tak się śmiałem wcześniej, że się tak pojawiłeś i gdzieś tam tej chronologii w głowie nie potrafiłem sobie zachować. Mam nadzieję, że tej chronologii nadaliśmy ludziom oglądającym i część osób, które może też mają problem, żeby się zebrać, to akurat w idealnym czasie się wgraliśmy, że może się akurat zbiorą i dołączą do twojego eksperymentu. Zapraszamy oczywiście na twoje social media. Ja wszystkie linki związane z możliwością kontaktu albo po prostu obserwowania cię podłączę na dole. Także jeżeli ktoś szuka kontaktu do Karola, to stronę internetową, maila, pewnie Instagram, Facebook, YouTube i tak dalej znajdziecie w podpisie pod tym filmem. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania i szerowania kanału dalej. Tobie jeszcze raz serdecznie dziękuję. Trzymajcie się i cześć. Ja też serdecznie dziękuję i słuchaj, przepraszam za dzisiejszą ewentualnie taką, jak gdzieś zauważyliście moment, że się przywieszałem. Bardzo to przepraszam, ale tak, no mówię, nie czuję się na 100%. Bardzo podziwiam twoją też postawę, muszę to podkreślić jeszcze raz i dlatego wam widzowie też polecam śledzić kanał, subskrybujcie, lajkujcie. Serdecznie dziękuję za to, że poświęciłeś mi czas i czuję się trochę zmotywowany, wiesz, czuję się zmotywowany, taki dodatkowa, poniekąd wyróżniony, no bo wiesz, dałeś mi szansę, żeby się tutaj u ciebie pokazać, co też daje mi taką motywację do tego, żeby ciebie nie zawieść, nie zawieść widzów i też no, samemu coś sobie udowodnić. Dzięki serdecznie. Dzięki jeszcze raz bardzo. Trzymajcie się i cześć.